Ich schlage vor, dass wir uns mit dem zweiten und mit dem dritten Johannesbrief beschäftigen. Czytamy najpierw drugi list Jana. Drugi list Jana. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Ja bym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem. Wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. Pozdrawiają cię dzieci, siostry twojej wybranej. Ich hoffe, ihr kennt alle sehr gut den ersten Johannesbrief. Mam nadzieję, że wszyscy znacie pierwszy list Jana. Weil das ist natürlich gewisserweise Voraussetzung für den zweiten und den dritten Johannesbrief. Bo jest to w pewnym sensie wymagane dla drugiego i trzeciego listu. Der zweite und der dritte Johannesbrief ist sozusagen die Praxis für den ersten Brief. Drugi i trzeci list Jana jest niejako praktyką dla pierwszego listu. Und wenn wir den das Johannesevangelium und den ersten Johannesbrief zusammenfassen wollten, a gdybyśmy chcieli podsumować razem Ewangelię Jana i pierwszy list Jana, schlage ich Kapitel 2, Vers 8 aus dem ersten Brief vor, to zaproponowałbym drugi rozdział z pierwszego listu Jana, 8 wiersz. Das, was wahr ist, in ihm und in euch. Podaję wam to, które jest prawdziwe w nim i w was. Johannes Evangelium zeigt, was wahr ist in ihm, in dem Herrn Jesus. Ewangelia Jana pokazuje to, co jest prawdą, czy prawdziwe w nim, w Panu Jezusie. Der Jesus ist die Offenbarung des ewigen Lebens. Pan Jezus jest objawieniem życia wiecznego. Aber das ist jetzt auch wahr in uns. Ale to jest też prawdą w nas. Wir haben auch das ewige Leben. My też mamy życie wieczne. Der Johannes sagt in Kapitel 5, er hat das geschrieben, damit wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Kapitel 5, Vers 13. Jan w 5 rozdziale, w 13 wierszu pisze, to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Welch eine wunderbare Tatsache, dass wir als Kinder Gottes ewiges Leben haben. Jaka cudowna rzeczywistość, że jako dzieci Boże mamy życie wieczne. Im zweiten und dritten Johannesbrief sind zwei Worte
sehr wichtig. W drugim i trzecim liście Jana dwa wyrazy są bardzo ważne. Liebe, miłość und Wahrheit. I prawda. Das eine geht nicht ohne das andere. Jedno nie występuje, czy nie może występować bez drugiego. Der zweite Brief ist an eine Frau geschrieben. Das ist etwas Wunderbares. Drugi list jest napisany do pewnej niewiasty. To jest coś cudownego. Wir wissen nicht, was mit dem Mann von dieser Frau gewesen ist. Sie hatte Kinder. Nie wiemy, co się stało, czy co było z mężem tej niewiasty. Wiemy, że miała dzieci. Aber es ist sehr schön zu sehen, dass der Geist Gottes sich nicht zurücknimmt, obwohl es nur eine Frau ist. I pięknie jest to oglądać, że Duch Święty jakby nie powstrzymuje się tylko dlatego, mówiąc w cudzysłowie, że jest to tylko niewiasta. Es ist gerichtet an eine Schwester mit ihren Kindern. Jest to skierowane do siostry z jej dziećmi. Die Familie, jeder einzelne Gläubige ist wichtig. Rodzina i każdy pojedynczy wierzący jest ważny. Ich hoffe nicht, dass wir Unterschiede machen. Einer ist mehr wichtiger als der andere. Mam nadzieję, że i my nie robimy różnic. Jedno jest bardziej ważne niż inne. Eine Frau neigt aber von ihrem Naturell mehr zu Liebe. Eine Frau ist mehr von ihrer Geschaffenheit zur Liebe. Natomiast możemy stwierdzić, że kobieta jest bardziej stworzona do miłości. Ein Mann neigt mehr zur Wahrheit. A mężczyzna bardziej do prawdy. Der dritte Brief ist auch an Brüder gerichtet. Trzeci list jest napisany do braci. Aber wir brauchen beide Briefe. Ale oczywiście potrzebujemy obydwu listów. Wenn wir nur den zweiten Brief hätten, könnten wir denken, könnten wir eng in unseren Herzen werden. Gdybyśmy mieli tylko drugi list, to moglibyśmy stwierdzić, że możemy jakby zawęzić nasze serce. Aber Gott möchte nicht, dass wir eng werden, sondern dass wir lieben in Wahrheit. Ale Bóg nie chce, abyśmy zawężali to, ale abyśmy miłowali w prawdzie. Beide Briefe haben ein gleiches Inhalt insofern, dass der zweite Brief warnt vor Arbeitern und der dritte Brief sagt, wir sollen Arbeiter aufnehmen. Arbeiter. Zawartość tych listów jest dosyć podobna. Jeden z tych listów, drugi nas ostrzega przed pracownikami, a trzeci list jakby zachęca nas do tego, żebyśmy ich przyjmowali. Manche haben gedacht, der zweite Brief ist an eine Versammlung gerichtet. Niektórzy uważali, że drugi list jest napisany do zgromadzenia. Die Frau ist ein Bild der Versammlung. Że niewiasta jest obrazem zgromadzenia. Und die Kinder sind die einzelnen Gläubigen. A dzieci są pojedynczymi wierzącymi. Aber das ist falsch und ich möchte keine Zeit verwenden, das zu erklären. Es ist eine normale Frau mit ihren Kindern. Ale jest to niewłaściwe myślenie i nie chciałbym teraz tracić czasu na wyjaśnienie tego. Jest to po prostu niewiasta z jej dziećmi. Ein Wort macht das aber sehr deutlich. Ale jedno słowo czyni to bardzo dobitnym i jasnym. Wenn wir zu Vers 3 kommen, finden wir Barmherzigkeit. Kiedy przychodzimy do wiersza trzeciego w tym liście, to spotykamy miłosierdzie. Und Barmherzigkeit wird immer gewünscht an Personen, nicht an ein örtliches Zeugnis. I miłosierdzie zawsze jest stosowane w kierunku do osoby, do konkretnej osoby, a nie do zgromadzenia. Wir wollen uns jetzt zuerst in Vers 1 und 2 drei Punkte anschauen. Na początek chcielibyśmy w pierwszych dwóch wierszach znaleźć trzy punkty i się im przyjrzeć. Johannes hat geschrieben an die Frau und sagt, erstens, ich liebe in Wahrheit. Jan pisze do tej niewiasty i pisze jej, miłuję w prawdzie. W prawdzie miłuję. Das zweite, was er sagt, auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, machen das Gleiche. Ale po drugie, mówi też i wszyscy, którzy poznali prawdę, czynią to samo.
Und das dritte ist der Grund um der Wahrheit willen. Am Ende von Vers 2. A po trzecie pisze, z jakiego względu? Ze względu na prawdę. To jest ten powód. Wir wollen uns fragen, was bedeutet es, Liebe in Wahrheit auszuüben. Chcielibyśmy się zapytać, co to znaczy urzeczywistniać miłość w prawdzie. Das ist sehr einfach. To jest bardzo proste. Stellt euch vor, ihr habt ein kleines Kind. Wyobraźcie sobie, że macie małe dziecko. Und das kleine Kind möchte unbedingt die heiße Kochplatte anfassen. I to małe dziecko chce koniecznie dotknąć rozgrzanej płyty pieca. Ich liebe das Kind. Kocham to dziecko. Es möchte unbedingt. I ono koniecznie chce to zrobić. Aber ich sage nein. Ale pomimo tego mówię nie. Warum? Dlaczego? Weil wenn das Kind die Herdplatte anfasst, hat es eine verbrannte Hand. Bo jeżeli dziecko dotknie się tej płyty piekarnika, to po prostu oparzy się. Ich liebe das Kind, aber gepaart mit Wahrheit. Czyli kocham to dziecko, ale w połączeniu z prawdą. Und so soll auch unser Leben als Geschwister untereinander sein. I również między nami, braćmi i siostrami, powinno być tak samo. Da ist ein junger Bruder. Jest młody brat. Er möchte eine ungläubige Frau heiraten. I chce wziąć sobie za żonę niewierzącą niewiastę. Ich liebe diesen Bruder. Kocham tego brata. Und ich sage, sehr gut, kein Problem. Ja mówię, pewnie, nie ma żadnego problemu. Dann ist es keine Liebe in Wahrheit. To wtedy to nie jest miłość w prawdzie. Sondern eigentlich muss man sagen, es ist Hass. Ale można by powiedzieć, że to jest nienawiść. Weil es ist ein falscher Weg. Bo to jest zła droga. Und so möchten wir uns zuerst einmal gegen und seitlich heute Nachmittag zurufen, wir sollen lieben. I chcielibyśmy się dzisiaj zawołać wszyscy razem, powinniśmy się miłować. Daran wird die Welt euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Po tym pozna was świat, że się wzajemnie miłujecie. Aber Liebe muss immer begleitet, flankiert sein von Wahrheit. Miłość musi być zawsze otoczona prawdą. Der zweite Punkt, den wir hier lesen, ist, dass er schreibt von allen, die die Wahrheit erkannt haben. Drugi punkt, który chcielibyśmy wymienić, to widzimy, że on tutaj pisze o tych wszystkich, którzy poznali prawdę. Wir sind nicht in der Schule. Nie jesteśmy tutaj w szkole. Aber ich möchte gerne, alle sollen aufzeigen, die die Wahrheit erkannt haben. Ale chciałbym, żeby wszyscy pokazali tych, którzy poznali prawdę. Wer hat die Wahrheit erkannt? Kto poznał prawdę? Keiner. Wenn du ein Kind Gottes bist, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, das bedeutet also, wenn wir uns bekehrt haben, to oznacza, że kiedy się nawróciliśmy, ihr lieben Kinder, wy umiłowane dzieci, hast du den Herrn Jesus schon als Heiland angenommen und weißt, er ist für deine Sünden gestorben? Czy przyjąłeś Pana Jezusa jako Zbawiciela i wyznałeś, że On umarł za twoje grzechy? Ist vielleicht noch jemand hier, der sagen kann, ich habe noch keine Beziehung zu Gott? Może jest tu ktoś jeszcze, kto powie, ja nie mam związku, nie mam jakiejś relacji z Bogiem? Das wäre sehr schlimm. To byłoby straszne. Du kannst nicht aufzeigen. Ty nie możesz wskazać na siebie, że ty poznałeś prawdę. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir die Wahrheit erkannt. Ale jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to poznaliśmy prawdę. Hier geht es nicht darum, dass wir jede Bibelstelle erklären können. Tutaj nie chodzi o to, że możemy wyjaśnić każde miejsce w Biblii. Das ist hier nicht gemeint. To nie o to chodzi tutaj pisanym. Sondern wer mit seinen Sünden zum Kreuz gegangen ist,
weiß, ich bin Sünder. Ale ktoś, kto ze swoimi grzechami przyszedł pod krzyż, wie o tym, że jest grzesznikiem. Gott ist heilig. Bóg jest święty. Aber hat uns geliebt, indem den Sohn gegeben hat. Ale on nas umiłował w tym, że dał swojego syna. Das sagt auch der erste Brief in Kapitel 2. I o tym mówi też pierwszy list w drugim rozdziale. Vers 20. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Drugi rozdział pierwszego listu, 20 wiersz. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Das bedeutet nicht, wir kennen die Bibel auswendig. To nie znaczy, nie chodzi o to, że my znamy na pamięć Biblię. Aber wir haben grundsätzlich die Voraussetzung, Gott zu erkennen und was wahr ist. Ale jako chodzi tutaj o to, że mamy, jest ono wymagane, abyśmy poznali Boga i przez to prawdę. Warum lieben wir die anderen Gläubigen? Dlaczego miłujemy innych wierzących? Weil alle Gläubigen sehr freundlich und nett sind. Dlatego, że wszyscy wierzący są bardzo przyjaźni i są świetnymi ludźmi. Oder? Czyż nie? Es gibt viele, die sagen, ja, bei uns ist das besonders schwierig. Są, jest wielu, którzy mówią, no tak, u nas to jest szczególnie trudne. Du kommst nur zwei Tage zu uns. Ty przychodzisz tylko dwa dni do nas. Aber komm einmal sechs Monate. Ale przyjdź sześć miesięcy. Dann weißt du, warum das so schwierig ist. To wtedy zrozumiesz, dlaczego tak ciężko jest między nami. Wisst ihr, was meine Antwort ist? Wiecie, jaka jest moja odpowiedź na to? Kommt ihr mal sechs Monate nach Dortmund? Przyjdźcie wy na sześć miesięcy do Dortmundu. Wir sind auch alle komisch. My też wszyscy jesteśmy komiczni. Wir lieben nicht, weil wir alle so nett sind. My nie miłujemy innych tylko dlatego, nie miłujemy dlatego, że wszyscy tacy świetni i przyjaźni są. Sondern wir lieben um der Wahrheit willen, Vers 2a. Ale miłujemy ze względu na prawdę, tak jak czytamy na początku drugiego wiersza. Weil der andere ein Kind Gottes ist, deshalb liebe ich ihn. Dlatego, że drugi jest dzieckiem Bożym i dlatego go miłuję. Wer Gott liebt, liebt auch die, die aus Gott geboren sind. 1. Johannes 5, Vers 1. Kto piąty rozdział pierwszego listu Jana, pierwszy wiersz. Każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Also, wir haben erst einen Vers betrachtet. Rozważyliśmy jeden wiersz. Aber ich glaube, wir haben schon viel gelernt. Ale myślę, że już dużo się nauczyliśmy. Wir haben die Wahrheit erkannt. My poznaliśmy prawdę. Das ist ein unschätzbarer Vorteil. To jest pewien przywilej, który jest nie do przeszacowania. Bei uns hat sich vor einiger Zeit eine junge Frau bekehrt. U nas niedawno temu pewna niewiasta się nawróciła. Und sie hat gesagt, es war schrecklich auf der Suche zu sein. I powiedziała później, to było coś strasznego być w tym poszukiwaniu. Wir brauchen nicht mehr suchen. My już nie potrzebujemy szukać. Wir haben die Wahrheit erkannt. My poznaliśmy prawdę. Das bedeutet smiley. To oznacza uśmiechać się cały czas. Oder no, gut. Nächstes Thema. Albo po prostu tak przyjąć, no dobrze, dobrze, idziemy dalej. Das muss uns glücklich, das darf uns glücklich machen. To musi i może nas czynić szczęśliwymi. Jetzt sind wir in der Familie Gottes. Teraz jesteśmy w rodzinie Bożej. Und wir lieben die Brüder, weil wir die Wahrheit als Grund haben. I miłujemy braci, bo mamy prawdę jako podstawę, jako fundament. Und zweitens ist die Liebe immer begleitet von Wahrheit. Czy też jako powód. I po drugie, miłość zawsze jest otoczona prawdą. Wir denken an die heiße Kochplatte.
cały czas myślmy o tym gorącej płycie piekarnika. In Vers 2 finden wir jetzt noch zwei wunderbare Punkte. W wierszu drugim znajdujemy jeszcze dwa piękne punkty. Die Wahrheit wohnt in uns. Prawda mieszka w nas. Und die Wahrheit wird in Ewigkeit bei uns sein. I prawda będzie z nami na wieki, na wieczność. Was bedeutet das? Co to oznacza? Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Każdy wierzący ma Ducha Świętego. Er wohnt in uns. On mieszka w nas. Und es ist der Geist der Wahrheit. I jest to Duch Prawdy. Er wohnt in uns. On mieszka w nas. Aber der zweite Gedanke geht dann in die Ewigkeit. Ale druga myśl idzie w kierunku wieczności. Die Wahrheit ist offenbart durch den Herrn Jesus. Prawda jest objawiona przez Pana Jezusa. Und der Jesus wird mit uns sein in Ewigkeit. I Pan Jezus będzie z nami w wieczności. Jeden Tag, aber auch bis in Ewigkeit. Każdy dzień, ale aż na wieczność. In Vers 3, wir können das nur kurz anschauen. W wierszu trzecim możemy tylko krótko to zobaczyć. Haben wir eine Verheißung. Mamy pewną obietnicę. Wir haben im Lied gesungen, dass die Umstände, dass unser Leben schwierig ist. W pieśni śpiewaliśmy na początku, że okoliczności życia nieraz są ciężkie. Aber jetzt sagt Gottes Wort drei Dinge, die werden, das ist ein Versprechen, bei uns sein. Ale teraz w tym, to Słowo Boże pokazuje, dass drei Dinge uns begleiten werden. Że trzy rzeczy cały czas będą nam towarzyszyć. Gnade, łaska, barmherzigkeit, miłosierdzie und Friede. I pokój. Wir finden, die Gnade ist mehr ein Blick auf die Quelle. Łaska to jest bardziej spojrzenie na źródło. Gott ist der Gott aller Gnade. Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski. Barmherzigkeit ist mehr das, was wir in unseren konkreten Lebenssituationen brauchen. Miłosierdzie jest bardziej tym, co my potrzebujemy. Und Friede ist das Ergebnis für unsere Herzen. A pokój jest wynikiem dla naszego serca. Und von wem bekommen wir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden? I od kogo otrzymujemy miłosierdzie i pokój? Von Gott dem Vater und von seinem Sohn. Od Boga Ojca i od Jego Syna. Hier sehen wir schon, was der falsche Arbeiter angreifen wollte, dass Gott und Vater und Gott Sohn auf einer Stufe stehen. Gleich kommen wir zu den falschen Arbeitern. Und w tym, zaraz będziemy widzieć, że ci fałszywi pracownicy chcieliby postawić sie leugnen die Sohnschaft des Herrn Jesus. Oni jakby zaprzeczają temu, co tu jest napisane, że Bóg i Syn stoją na tym, jednym, na tym samym poziomie, czyli zaprzeczają synostwu Pana Jezusa. Aber Vers 3 zeigt sehr deutlich, Gott Vater, Gott Sohn sind Personen auf der gleichen Stufe. Ale trzeci wiersz pokazuje nam jasno, że Bóg Ojciec i Bóg Syn są na tym samym poziomie. Und dann finden wir einen wunderbaren Titel von dem Herrn Jesus, Sohn des Vaters. Steht nur hier einzigartig im zweiten Brief. I tutaj spotykamy ten piękny tytuł Pana Jezusa, der Sohn Syn Ojca. Wieder wird gezeigt Wahrheit und Liebe. Znowu będzie pokazana prawda i miłość. In den Versen 4 bis 6, die wollen wir nur kurz anschauen. Wierszach 4 do 6, tak chcemy tylko krótko zobaczyć. Sind wir jetzt in den Bereich, dass die Wahrheit durch Gehorsam erlebt werden muss. Na początku będziemy widzieć, że prawda musi być urzeczywistniana w posłuszeństwie. Und spricht plötzlich von einem Gebot. I nagle mówi o pewnym przykazaniu. Ist der Christ unter Gesetz?
Czy chrześcijanin jest pod zakonem? Wir müssen jetzt erfassen, was bedeutet Gebot bei Johannes. Musimy teraz zrozumieć, co oznacza przykazanie u Jana. Bei Johannes ist Gebot nicht Gesetz. U Jana przykazanie nie jest zakonem. Wir können es sehr leicht erklären, wenn wir an den Herrn Jesus denken. Możemy to dosyć łatwo zrozumieć, kiedy pomyślimy o Panu Jezusie. Der Jesus sagt in Johannes 10, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. W Jana 10 rozdział Ewangelii czytamy, dlatego mnie miłuje Ojciec, bo daję życie swoje. Und dann sagt dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. I wtedy mówi, to przykazanie wziąłem od Ojca. Wo steht das? Gdzie jest to napisane? Gibt es einen Vers in der Bibel, wo steht, der Vater, Gott, sagt zu seinem Sohn, du musst nach Golgatha gehen? Czy jest jakiś wiersz napisany w Słowie Bożym, który mówi jasno, że Bóg mówi do Syna, ty musisz iść na Golgotę? Gibt es nicht. Nie ma takiego wiersza. Aber der Sohn kannte den Willen des Vaters. Ale Syn znał wolę Ojca. Und für den Sohn war es wie ein Gebot. I wtedy dla Syna to było jakby przykazanie. Wir könnten sagen, dein Wunsch ist für mich Befehl. Możemy powiedzieć, że Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Und diesen Gehorsam möchte der Jesus auch in unserem Leben haben. I ten Gehorsam chce Pan Jezus mieć również i w nas. Der Gehorsam Jesu Christi, 1. Petrus 1, Vers 2. Posłuszeństwo Jezusa Chrystusa w pierwszym liście Piotra. Und Vers 4 bis 6 zeigt jetzt eine typische Schreibweise von Johannes. I te wiersze 4 i 6 pokazują taki typowy styl pisania Jana. Er spricht in Vers 4 ganz allgemein von einem Gebot. W wierszu 4 pisze bardzo ogólnie i szeroko o pewnym przykazaniu. Wir könnten es vergleichen mit einem Trichter. Moglibyśmy to porównać do pewnego lejka. Der ist oben groß. Który jest szeroki u góry. Und in Vers 5 wird sehr schmal. I w wierszu 5 nagle zwęża się. Er spricht nämlich konkret von einem Gebot. I w wierszu 5 mówi konkretnie o jednym przykazaniu. Wir sollen einander lieben. Powinniśmy się wzajemnie miłować. Und dann, in Vers 6, wird wieder breit. I w wierszu 6 znowu rozszerzał się. Aber ich möchte jetzt noch kurz zeigen, dass sagt, es ist kein neues Gebot, sondern das ist das Gebot von Anfang an. Chciałbym jeszcze się zająć krótko tym, że nie jest to nowe przykazanie, ale jest to przykazanie, które jest znane od początku, koniec wiersza 5, które mieliśmy od samego początku. In Bezug auf die Bibel können wir sagen, was wahr ist, ist alt. W nawiązaniu do Biblii moglibyśmy powiedzieć, że to, co jest, to, co jest prawdą, jest stare. Was neu ist, ist nicht wahr. A to, co jest nowe, nie jest prawdą. Das ist sehr wichtig. To jest ważne. Die Wahrheit entwickelt sich nicht. Prawda nie rozwija się. Sondern es ist einmal den Heiligen überliefert worden. Ale jest raz świętym podany. Und dafür müssen wir kämpfen. I po to, czy dlatego musimy walczyć. Damit kommen wir zum zweiten Teil des Briefes. Z tym przechodzimy do drugiej części tego listu. Was war das Problem? Jaki był tutaj problem? Es waren Arbeiter unterwegs, die etwas nicht bekennen. To byli tam pewni pracownicy, którzy czegoś nie poznali. Das ist das Problem von Verführung. Sie sagen nicht sofort, was sie anders denken, sondern sie halten etwas zurück. To są tacy, którzy nie mówią od razu, że coś inaczej rozumieją, tylko jakby wstrzymują się w pewnych sprawach. Wir müssen einmal jetzt in Vers 7, in Vers 9
und in Vers 10 genau lesen. Musimy dokładnie przeczytać wiersze 7, 9 i 10. Ja. In Vers 7 steht nicht bekennen. W 7 wierszu czytamy nie chcą uznać. In Vers 9 nicht bleiben. W 9 wierszu nie trzymają się. In Vers 10 nicht bringen. W wierszu 10 nie przynosi, czyli nie przynoszą. Und das ist die Gefahr. I to jest to niebezpieczeństwo. Böse Dinge stehen nicht im Vorwort eines schlechten Buches. Złe rzeczy nie stoją w przedmowie danej książki. Nie są napisane w przedmowie. Sondern, ich darf mal im Bild sagen, erst auf Seite 100. Ale jeżeli mogę się posłyszeć tym obrazem, dopiero na setnej stronie. Und 100 Seiten, sie waren wunderbar. A przez 100 stron możesz powiedzieć, wow, jak to było piękne. Und dann merke ich nicht mehr, jetzt ist es Verführung. I wtedy w ogóle nie poznam, że to teraz przychodzi złe. Und da müssen wir aufpassen. I na to musimy uważać. Ich möchte nicht lange jetzt bei dem Problem verweilen. Nie chciałbym teraz zatrzymywać się zbyt długo nad tym problemem. Aber sie haben die Möglichkeit geleugnet, dass der Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Ale oni zaprzeczali, że Pan Jezus jako człowiek przyszedł na tę ziemię. Was ist die Konsequenz? Jakie są konsekwencje tego? Wenn wir einen Punkt in Bezug auf den Herrn Jesus aufgeben, ist alles kaputt. Jeżeli tylko jeden punkt z Pana Jezusa jakby zostawimy, czy go nie uznamy, to wszystko jest zniszczone. Ich versuche das zu erklären. Spróbuję to wytłumaczyć. Ich habe heute überlegt, als Mensch zu euch zu kommen. Ja zastanawiałem się, aby przyjść do was dzisiaj jako człowiek. Hätte ich anders kommen können? Czy mógłbym przyjść inaczej? Nein. Nie. Meine Mutter ist Mensch und mein Vater ist Mensch. Moja mama jest człowiekiem i mój tata jest człowiekiem. Also kann nur ein Mensch dabei rauskommen. Czyli tylko z tego może wyjść człowiek. Also der Angriff hier geht gegen die Gottheit des Herrn Jesus. Czyli to stwierdzenie tutaj sprzeciwia się boskości Pana Jezusa. Weil der Jesus Gott war, konnte er selber entscheiden, wie er auf die Erde kommt. I dlatego, że Pan Jezus jest Bogiem, to mógł zdecydować, jak on przyjdzie na tą ziemię. Und wenn der Jesus nicht ewiger Gott ist, i jeżeli Pan Jezus nie jest odwiecznym Bogiem, haben wir kein ewiges Leben. To nie mamy życia wiecznego. Wenn der Jesus nicht Mensch geworden wäre, gdyby Pan Jezus nie stał się człowiekiem, kann er nicht für uns sterben. Nie mógłby za nas umrzeć. Wenn der Jesus nicht auferstanden und als Mensch in den Himmel gegangen ist, können wir nicht in den Himmel kommen. Gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał i nie wstąpił, nie został zabrany do nieba, to i my nie moglibyśmy wstąpić do Niego. Wir müssten also sehr aufpassen, czyli musimy bardzo uważać, und kämpfen für die Wahrheit über den Jesus. I chcieliby walczyć za prawdę o Panu Jezusie. In Vers 8 haben wir eine kurze Einschaltung. W wierszu 8 mamy pewne wtrącenie, włączenie. In dieser Einschaltung möchte der Johannes gerne auch, dass wir achten auf die, die für uns gearbeitet haben. Gut, was er, Johannes, für sie gearbeitet hat. Tutaj chce Jan jakby zwrócić uwagę na tych, którzy pracowali dla nas. Ich möchte das besonders auch an die Kinder sagen. Chciałbym teraz szczególnie zwrócić się do dzieci. Die Kinder machen, die Eltern geben sich Mühe für die Kinder. Rodzice zadają sobie trud dla dzieci. Und wenn die Kinder nicht das tun, was die Eltern sagen, a kiedy dzieci nie czynią tego, o co proszą ich rodzice, dann fällt es auch auf die Eltern zurück. To zwraca się to później do rodziców. Und so ist das hier auch. Johannes sagt, ich habe für euch gearbeitet. Jan też tutaj mówi, ja dla was pracowałem. Und wenn ihr euch verführen lasst,
dann verlieren wir auch etwas. A kiedy wy później zdajecie się zwieść, to i my coś tracimy. Wobei wir sagen müssen, die Übersetzung dieses Verses ist nicht ganz einfach. Ale musimy też dodać, że tłumaczenie tych wierszy nie jest proste. Es kann auch bedeuten, dass die Gläubigen selbst Lohn verlieren. Ale mogłoby to też oznaczać, że wierzący jako sami również coś tracą, tracą pewną zapłatę. Wir wollen nicht zu lange dabei bleiben, sondern Vers 9 anschauen. Nie chcemy nad tym się dłużej zatrzymywać, przechodzimy do wiersza 9. Und das ist jetzt ein Höhepunkt in diesem Brief. I to jest ten punkt kulminacyjny w tym liście. Wenn wir genau lesen, jeżeli byśmy go dokładnie czytali, und das ist wichtig bei Gottes Wort, i to jest ważne w Słowie Bożym, zuerst wird eine Person beschrieben, die nicht bleibt in der Lehre des Christus. Na początku jest opisana osoba, która nie trwa i nie pozostaje w nauce Jezusa Chrystusa. Und da steht dann, diese Person hat Gott nicht. I jest później napisane, że taka osoba nie ma Boga. Aber dann steht, wer in der Lehre bleibt, ale później jest napisane, kto trwa w tej nauce, hat Gott. Ma Boga? Nein. Nie. Hat den Vater. Ma Ojca. Und den Sohn. I Syna. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Und das ist etwas, was mein Herz erfreut. To jest coś bardzo, bardzo ważnego i to jest coś, co czyni moje serce radosne. Die Lehre des Christus ist das, was wir gerade etwas angeschaut haben. Nauka Chrystusa to jest to, co właśnie przed chwilą oglądaliśmy. Ewiger Sohn. Odwieczny Syn. Mensch geworden. Stał się człowiekiem, gestorben, umarł, begraben, został pogrzebany, auferweckt, wzbudzony, zum Himmel gefahren, wstąpił do nieba und den Geist auf die Erde gegeben. I dał Ducha na ziemię. Das muss bleiben, das ist fest. To musi zostać, to jest stałe. Wer das nicht bringt, hat Gott nicht. Jeżeli ktoś tego nie przynosi, nie ma Boga. Wenn Johannes von Gott spricht, meint er die Natur Gottes. Jeżeli Jan mówi o Bogu, to myśli o jego naturze. Das bedeutet, diese Person hat kein ewiges Leben. To znaczy, taka osoba nie ma życia wiecznego. Aber wer an den Sohn glaubt, ale jeżeli ktoś wierzy w Syna, wir haben die Kette gesprochen, die Kette besprochen, Sohn, ewiger Sohn, Mensch. Wymieniliśmy tą całą linię, ten cały łańcuch. Dieser hat den Vater. Jeżeli ktoś wierzy w Syna, ten ma Ojca. Was bedeutet das? Co to znaczy? Wir haben natürlich auch ewiges Leben. Oczywiście, mamy również życie wieczne. Aber Gott ist jetzt unser Vater, das bedeutet, wir haben eine Beziehung. Ale Bóg jest teraz naszym Ojcem, to znaczy, że my mamy jakiś związek z Nim. Und wir können nur den Vater haben, wenn wir auch den Sohn haben. I możemy mieć tylko Ojca wtedy, kiedy mamy również Syna. Ohne Sohn kein Vater, ohne Vater kein Sohn. Bez Syna nie ma Ojca i bez Ojca nie ma Syna. Und hier steht, ich und du, wir haben den Vater. I tu jest napisane, ja i ty mamy Ojca. Ich möchte auch ein Bild malen, um das gut zu verstehen. Chciałbym posłużyć się pewnym obrazem, aby to lepiej zrozumieć. Ich denke an einen kleinen Jungen. Myślę o małym chłopcu. Er kann gerade laufen und gerade sprechen. On właśnie zaczął chodzić i właśnie zaczął mówić. Und er geht draußen an der Hand des Vaters. I idzie trzymany za rękę ojca. Besser gesagt, an dem Finger des Vaters, weil seine Hand ist noch so klein. A lepiej powiedzieć, trzyma się tylko jednego palca, bo jego rączka jest jeszcze taka mała. Und er sagt, ich habe den Vater. I on mówi, ja mam Ojca. Er müsste eigentlich genau sagen, ich habe nur den kleinen Finger vom Vater. Przecież on musiałby powiedzieć, mam tylko ten najmniejszy palec mojego Ojca. Aber hier steht jetzt nicht von einem kleinen Sohn. Ale tu nie jest napisane o tym małym synu. Nicht von einem irdischen Vater. Nie o ziemskim ojcu. Sondern von dem großen Gott. Ale o tym potężnym Bogu. Ich habe den Vater. Ja mam ojca. Und den Sohn. I syna.
Wir wissen, es ist nur ein klein wenig, was wir ergreifen konnten, aber es ist wahr. My wiemy, że to jest tylko taki mały wycinek, który my potrafimy zrozumieć i pojąć, ale to jest prawda. Und wir wollen uns an dieser Wahrheit festhalten, erfreuen, dankbar sein. Ich habe den Vater. I chcemy się z tej prawdy radować, być wdzięcznymi i chcemy to trzymać. Mamy Ojca. Vers 10 und 11 sind jetzt sehr ernst. Wiersze 10 i 11 są wierszami bardzo poważnymi. Wir sehen einen Grundsatz in der Bibel. Widzimy pewną podstawę Biblii. Äußere Teilnahme bedeutet innere Gemeinschaft. Zewnętrzny udział. Zewnętrzny udział oznacza wewnętrzną społeczność. Hier ist einer, der kommt an das Haus und bringt nicht die Lehre. Przychodzi ktoś fizycznie do domu i nie przynosi nauki. Und wir müssen konsequent sein. I musimy być konsekwentni. Und im irdischen verstehen wir das sehr gut. W ziemskim odniesieniu rozumiemy to bardzo dobrze. Ihr wisst, ich komme aus Dortmund. Wiecie, że przychodzę z Dortmundu. In Dortmund gibt es einen Fußballverein. Jest tam pewien znany klub piłkarski. Und die Farben sind schwarz und gelb. I barwy tego klubu są czarno-żółte. Wenn ich heute hier in den Raum gekommen wäre und hätte einen schwarz-gelben Schal um, gdybym dzisiaj tutaj przyszedł do tego pomieszczenia i miał szal czarno-żółty na sobie, was wäre eure Überlegung gewesen? O czym byście pomyśleli? Ein Fan von Borussia Dortmund. O, jest fanem Borussia Dortmund. Nein, stimmt nicht. Ich habe nur, es ist kalt und ich habe nur den Schal, ach so, ich wusste es gar nicht. Nie, absolutnie, przecież jest tylko chłodno na dworze. Ja w ogóle nie wiedziałem, chciałem go sobie ubrać. Äußere Teilnahme. Zewnętrzny udział w czymś. Bedeutet innere Verbindung. Zawsze jest związane z wewnętrznym, powiązane jest z tym, co jest wewnątrz. Das kann man gut verstehen, oder? To można dobrze zrozumieć, czy nie? Im Geistlichen hoffentlich auch. Miejmy nadzieję, że i w duchowym również. Das zeigt das hier sehr deutlich und wir wollen für unser Leben konsequent sein. To pokazane jest nam tutaj bardzo wyraźnie i chcielibyśmy w naszym życiu być konsekwentni. Freundlichkeit gegenüber bösen Menschen ist ein Affront gegen den Herrn. Przyjaźń z tym światem, czy przyjaźń wobec złych ludzi jest afrontem, czy nieprzyjaźnią wobec Pana. Es geht um meinen Heiland. To chodzi o mojego Zbawiciela. Und da wollen wir konsekwent sein. I dlatego chcemy być konsekwentni. Wir sind oft sehr konsekwent, wenn unsere Kinder oder unsere Familie verleugnet wird. Ja, verleugnet oder... Jesteśmy wtedy konsekwentni, jeżeli dotyczy to naszej rodziny, że nasza rodzina zostanie w jakiś sposób źle potraktowana. Aber wir sollen besonders konsekwent sein, wenn es um unseren Heiland geht. Ale szczególnie konsekwentni powinniśmy być wtedy, kiedy chodzi o naszego Zbawiciela. Wir kommen zum Schluss, Vers 12. Przechodzimy na koniec, wiersz 12. Er wollte nicht nur etwas schreiben, on nie chce tylko czegoś napisać, sondern er wollte auch einen Besuch machen. Ale on chciał również, on chciał też odwiedzić ich, czyli poczynić te odwiedziny. Es war eine gefährliche Situation. To była pewna niebezpieczna sytuacja. Und deswegen schreibt er einen Brief. I dlatego on pisze list. Aber er wollte viel lieber persönlich einen Austausch über Gottes Wort haben. Ale dużo bardziej chciałby mieć tę osobistą wymianę myśli o Słowie Bożym. Wie ist das bei uns? Jak to jest u nas? Besuchen wir uns? Czy odwiedzamy się? Lesen wir zusammen die Bibel? Czy czytamy razem ze sobą Biblię? Ist das unnormal? Czy to jest nienormalne? Oder ist es etwas Wunderbares zu wissen, wir sind verbunden durch das Wort Gottes?
albo jest to czymś cudownym, aby wiedzieć, że jesteśmy połączeni. Wir sind verbunden durch das Wort Gottes. Że jesteśmy połączeni przez Słowo Boże. Und wir wollen nicht nur am Sonntag die Bibel aufschlagen. I nie chcemy tylko w niedzielę otwierać Biblii. Sondern auch wenn wir uns treffen. Ale również wtedy, kiedy się spotykamy. Sprichst du mit deinem Ehepartner über das Wort Gottes? Czy rozmawiasz ze swoim współmałżonkiem o Słowie Bożym? Lesen wir mit den Kindern die Bibel? Czy czytamy Biblię z naszymi dziećmi? Das ist etwas Wunderbares. To jest coś cudownego. Es würde dazu führen, dass ihre Freude völlig sei. To zmierzałoby do tego, że nasza radość byłaby zupełna, tak jak jest napisane na końcu na tego wiersza. Er wollte nicht nur über Probleme reden. On nie chciał tylko o problemach rozmawiać. Er wollte nicht nur über Negatives reden. On nie chciał tylko o tym, co negatywne rozmawiać. Hast du schon gehört? Czy już słyszałeś pan? Sondern er wollte Freude haben am Wort Gottes. Ale on chciał mieć radość w Słowie Bożym. Und so sehen wir ein kurzer Brief. I widzimy krótki list. Aber ein Brief, der uns ermuntert. Ale list, który nas zachęca. Es wird mit uns sein Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Z nami będzie łaska, miłosierdzie i pokój. Wir haben den Vater und den Sohn. Mamy Ojca i mamy Syna. Wollen wir daran festhalten und uns daran erfreuen. Chcemy to mocno trzymać i z tego powodu się radować. Pieśni 205, pierwszą zwrotkę zaśpiewajmy. Panie Słowo Twe wszechmocne, Tobie, Panie, jest przyjemność.
zusammen den dritten Brief des Johannes lesen. Chcemy razem przeczytać trzeci list Jana. Trzeci list Jana. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i aby był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej i dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki Jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Miałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że cię niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z tobą. Pozdrawiają się przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół. Der dritte Brief ist an einen Bruder gerichtet. Trzeci list jest skierowany do brata. Und wir sehen sofort einen Unterschied in der Ansprache eines Bruders vorher einer Schwester. I od razu powinniśmy zauważyć różnicę w zwracaniu się pomiędzy tymi dwoma listami, drugim i trzecim. Wir finden viermal in diesem Brief das Wort Geliebter. Cztery razy w tym liście znajdujemy ten zwrot umiłowany. Das ist sehr auffallend und nicht ohne Bedeutung. To od razu zwraca naszą uwagę i to nie jest bez znaczenia. Ich möchte das zum Anlass nehmen, dass wir uns sehr bewusst in der Kommunikation unter Schwestern und Brüdern vernünftig verhalten. Musimy w komunikacji pomiędzy braćmi i siostrami richtig verhalten. Odpowiednio zachowywać. Wir leben in einer Zeit, wo Kommunikation sehr einfach ist. Żyjemy w czasach, gdzie komunikowanie się, komunikacja jest bardzo łatwa. Technicznie. Aber nicht einfach, sich richtig zu verhalten. Ale niełatwo jest w tym odpowiednio się zachować. Gott möchte nicht, dass Schwestern und Brüder kompliziert sind. Bóg nie chce, aby siostry i bracia byli jacyś skomplikowani. Es soll natürlich sein. To wszystko powinno pozostawać naturalne. Aber es darf auch nicht zu weit gehen. Ale nie powinno to również iść za daleko. Und das sollten wir in der Kommunikation sehr berücksichtigen. I na to powinniśmy zwracać uwagę w komunikacji. Wir haben gesehen, komunikowaniu się. Wir haben gesehen, der zweite Brief zeigt die Liebe flankiert von der Wahrheit. Widzieliśmy w drugim liście, że miłość jest otoczona prawdą. Und jetzt ist der Schwerpunkt etwas umgekehrt. Die Wahrheit muss flankiert sein von Liebe. A teraz widzimy coś na odwrót, czyli prawdę otoczoną miłością. Aber es ist sehr schön zu sehen, dass der Brief zunächst um das Wohlergehen von Gaius bemüht ist. Vers 2. Ich wünsche dir, dass es dir in allem wohl geht. Czytamy w wierszu drugim,
Jan pisze, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło, czyli chcę, aby się dobrze powodziło Gajusowi. Gesundheit ist ein Geschenk. Zdrowie jest podarunkiem. Wofür wir jeden Tag dankbar sein sollen. I za to powinniśmy być każdego dnia wdzięczni. Ein Christ sagt nicht, es ist egal, wie es mir geht, ich habe ja den Herrn, alles ist wunderbar. Chrześcijanin przecież nie mówi, a obojętnie jak mi się powodzi, wszystko jest cudowne. Wenn du heute Nacht Zahnschmerzen bekommst, jeżeli dzisiaj będziesz miał ból zęba, dann kann man nicht mehr schlafen. To nie będziesz mógł spać w nocy. Ist nicht gut. To nie jest dobre. Paulus schreibt an Timotheus. Paweł pisze do Tymoteusza. Bring den Mantel mit. Przynieś mi płaszcz. Warum? Dlaczego? Ihm war kalt im Gefängnis. Było mu zimno w więzieniu. Er schreibt nicht, es ist kalt im Gefängnis, aber ich habe hier den Herrn. On przecież nie pisze, tu jest zimno w tym więzieniu, no ale przecież mam Pana. Und wir wollen sehr dankbar sein, dass wir genug zu essen haben, dass wir ein Haus oder ein Dach über dem Kopf haben und und. Powinniśmy być wdzięcznymi za to, że mamy dosyć jedzenia, że mamy dach nad głową, za to i jeszcze za wiele rzeczy. Es ist nicht selbstverständlich. To nie jest samo przez się zrozumiałe. Und für die Gesundheit wird man meistens erst dankbar, wenn man krank geworden ist. A za zdrowie jest man wdzięczny, jest człowiek wdzięczny zazwyczaj wtedy, kiedy je traci. Aber wir sollten sehr bewusst und dankbar jeden Tag von Gott annehmen. Ale powinniśmy z wdzięcznością każdy dzień odbierać od Pana. Jetzt kommt aber etwas sehr Schönes hinzu. Teraz coś jest dołożone, coś bardzo pięknego. Er spricht jetzt auch in Vers 2 von der Seele. On mówi też o duszy w drugim wierszu. Ich weiß nicht, ob wir den Seelenzustand des anderen gut kennen. Ja nie wiem, czy my znamy stan duszy drugiego tak dobrze. Wir fragen vielleicht, wie geht es dir? Może pytamy, jak tobie się powodzi, jak się masz? Aber wir wollen gar keine Antwort wissen. Ale bardzo często w ogóle nie oczekujemy odpowiedzi. Der andere möchte gerade antworten und wir sind schon weg. Ten zapytany właśnie się zbiera do odpowiedzi, a nas już nie ma. Es ist gut, dass wir wissen oder dankbar sind, dass es uns äußerlich gut geht. My oczywiście powinniśmy się cieszyć, jest to dobre, aby być wdzięcznymi za to, że nam zewnętrznie dobrze się powodzi. Aber es ist wichtiger, dass wir uns gegenseitig auch austauschen können, wie es der Seele geht. Ale jeszcze ważniejsze jest, abyśmy mogli się wzajemnie wymienić naszymi myślami, jak powodzi się twojej i mojej duszy. Ich möchte euch etwas erzählen von Paulus und Johannes. Chciałbym wam coś powiedzieć o Pawle i Janie. Ich habe früher gedacht, Johannes ist ein Bruder, als ich noch ein Kind war. Kiedy byłem jeszcze dzieckiem, to myślałem, że Jan jest bratem. Ich würde zu ihm auf den Schoß gehen. Do którego bardzo chętnie poszedłbym, aby usiąść na kolana. Paulus habe ich immer gedacht, ich muss etwas Abstand halten. A o Pawle myślałem, o, od niego muszę się troszkę trzymać daleko. Er ist ein Lehrer, er fragt bestimmt sofort etwas und ich weiß es nicht. On jest nauczycielem i na pewno od razu by mnie o coś zapytał, a ja bym nie wiedział. Aber ich muss sagen, das war falsch. Ale muszę wam powiedzieć, że to było błędne. Ich möchte euch eine Stelle zeigen aus der Apostelgeschichte. Chcę wam pokazać jedno miejsce z Dziejów Apostolskich. Kapitel 15. Dzieje Apostolskie, rozdział 15. Warum hat Paulus eine zweite Missionsreise begonnen? Dlaczego Paweł zaczął drugą wyprawę misyjną? Hat er gesagt, in der ersten Missionsreise waren wir so erfolgreich, wir machen noch eine zweite Reise. Czy on powiedział, podczas pierwszej podróży misyjnej odnieśliśmy taki sukces, że musimy jechać drugi raz? Nein. Nie. Sondern in Vers 36 steht am Ende. Nie, ale w wierszu 36, 15 rozdziału. Sie wollten zurückkehren und die Brüder besuchen und sehen, wie es ihnen geht.
W wierszu 36 na koniec czytaliśmy, we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Chodzi tutaj o braci. Dass sie später nach Europa gereist sind, war nicht ihre Absicht. To, że oni później trafili do Europy, to wcale nie było ich celem. Die Absicht von Paulus war zu sehen, wie es den Gläubigen geht. Celem Pawła było zobaczyć, jak się powodzi wierzącym. Und wir möchten uns gegenseitig ermuntern. I chcemy się wzajemnie zachęcać. Zu fragen, wie geht es dir? Aby zapytać, jak tobie się powodzi. Vor kurzem habe ich mit einem Ehepaar gesprochen. Nie tak dawno rozmawiałem z jedną parą, z jednym małżeństwem. Ehepaar, sie waren schon 10 Jahre verheiratet und kinderlos. Byli już 10 lat po zawarciu związku małżeńskiego i nadal nie mieli dzieci. Und sie haben mir gesagt, keiner von den Geschwistern am Ort hat gefragt, wie geht es euch damit? I oni mi powiedzieli, nikt z tutaj miejscowych wierzących nie zapytał, jak nam się z tym powodzi, jak my to znosimy. Und das war sehr traurig für sie. I to było bardzo przykre dla nich. Ich weiß auch, wenn man fragt, wie geht es dir? Ja wiem, że też kiedy pytamy, jak tobie się powodzi, bedeutet vielleicht manchmal auch eine Antwort, nein, ich möchte nicht darüber reden. Możemy też się spodziewać odpowiedzi takiej, ja nie chcę o tym mówić. Nicht jeder möchte über seine Seele reden. Nie każdy chce mówić o swojej duszy. Aber das ist die Verantwortung des anderen. Ale to jest odpowiedzialność tej drugiej osoby. Wir sollen trotzdem gegenseitig uns fragen, wie geht es dir? My, mimo wszystko, powinniśmy się wzajemnie pytać, jak tobie się powodzi, jak się masz? Nicht nur Interesse am Auto. Nie tylko zainteresowanie autem. Wie viel PS? Ile koni mechanicznych on ma? Sondern, wie geht es dem Herzen? Ale jak masz on twoje serce? Nicht fragen, bist du schon Manager? Oder? Nie pytać, czy już jesteś kierownikiem w pracy? Sondern wie geht es dem Herzen? Ale jak masz twoje serce? Wie ist die Verbindung zu Gott? Jak masz twój związek z Bogiem? Ich denke, das sollten wir in unsere Zeit mitnehmen. Myślę, że możemy to wziąć na nasz czas. Johannes wusste, dass es der Seele von Gaius wohl geht. Jan wiedział, że dobrze powodzi się duszy Gaiusa. Weil die Brüder, die bei Gaius zu Besuch waren, davon gesprochen haben. Bo bracia, którzy odwiedzili Gaiusa, o tym powiedzieli. In Vers 3 haben wir jetzt etwas sehr Wichtiges. W wierszu trzecim mamy coś bardzo ważnego. Zwei Punkte, die wir jetzt noch etwas behandeln möchten. Dwa punkty, którymi chcielibyśmy się zająć. Die Brüder haben auch gesagt, dass Gaius an der Wahrheit festgehalten hat und in der Wahrheit wandelt. Vers 2, 3. Zeugnis ablegen von deinem Festhalten an der Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst. U nas jest troszkę inaczej przetłumaczone. Jest, przyszli bracia i złożyli świadectwo u nas o rzetelności twojej, a w niemieckim jest napisane, że trzymasz się prawdy i w prawdzie działasz. Das ist ähnlich, aber nicht gleich. Te dwa wyrażenia są podobne, ale nie takie same. Ich mache es für die Kinder ganz einfach. Chciałbym to uczynić prostym do zrozumienia dla dzieci. Ich halte fest daran, dass Vokabellernen sehr wichtig ist. Ja mocno trwam przy tym, że nauczyć się wyrazów jest bardzo ważne. Jetzt frage ich dich, lernst du auch Vokabeln? A teraz pytam się ciebie, czy uczysz się też tego? Nein. Nie. Seht ihr, festhalten an einer Wahrheit ist nicht genug. Widzicie, tylko trzymać się pewnej prawdy, to nie jest wystarczające. Wir müssen es auch praktizieren. My musimy to również praktykować, urzeczywistniać. Wir können am besten eine Wahrheit festhalten, wenn wir sie praktizieren. Najlepiej możemy trzymać się prawdy,
wtedy, kiedy ją urzeczywistniamy, kiedy ją praktykujemy. Und wir können jetzt viele Dinge aus dem Wort Gottes nehmen, die wir festhalten können, aber wir müssen mehr tun, wir müssen darin leben. I musimy wiele rzeczy ze Słowa Bożego mocno trzymać, trwać w nich, ale jeszcze musimy je praktykować, musimy żyć z nimi. Ich mache ein Beispiel. Jeden przykład. Kennt ihr 1. Timotheus 2? Czy znacie pierwszy list do Tymoteusza 2? Da steht, ich will, dass die Männer an jedem Ort beten. Tam jest napisane, chcę, aby mężczyźni na każdym miejscu się modlili. Halten wir daran fest? Czy trzymamy się tej prawdy? Und warum betest du nicht? I dlaczego mimo wszystko nie modlisz się? Komisch, oder? Czyż to nie jest komiczne? Also, wir brauchen nicht nur das Wort Gottes, um es im Kopf zu erfassen. Czyli nie potrzebujemy Słowa Bożego, aby go tylko pojąć naszą głową. Sondern es muss Auswirkungen haben in unserer Praxis. Ale to musi mieć działanie w naszej praktyce. Die Schwestern steht auch in 1. Timotheus 2. Również w 2. Tymoteusza jest napisane o siostrach. Sollen sich äußerlich gut kleiden, benehmen. Powinny się odpowiednio zewnętrznie ubierać. Ist das wahr? Czy jest to prawdą? So könnten wir Beispiel für Beispiel nehmen. Tak moglibyśmy iść przykład za przykładem. Es reicht nicht aus zu sagen, ja, das stimmt, das Wort Gottes ist richtig. To nie wystarczy, aby powiedzieć, tak, oczywiście, to zgadza się, Słowo Boże jest prawdziwe. Festhalten und darin leben. Trwać i w tym żyć. Sehr schön war in Vers 4, dass auch die Kinder darin wandelten. W wierszu 4 czytamy coś, co było piękne, że również dzieci tak żyły. Hier sind nicht die leiblichen Kinder gemeint. Tutaj nie chodzi o cielesne dzieci, sondern geistliche Kinder. Ale duchowe dzieci. Wir lesen am Ende des Briefes auch noch einen wunderbaren Ausdruck: Freunde. Na koniec tego listu czytamy też inne pojęcie, czy przyjaciele. Während Kinder mehr ein Altersunterschied zwischen dem Diener und den Ergebnissen sieht, ist Freunde mehr auf einer ähnlichen Ebene. Ja, meistens ist dann ein großer Altersunterschied. Czyli gdybyśmy chcieli postawić obok siebie dzieci i sług, to widzimy ten najczęściej różnicę wieku, a przyjaciele widzimy, jakby wszyscy byli równi. Jetzt wollen wir kurz erfassen, warum, was das Problem war in diesem Versammlung, wo Gaius war. Chcielibyśmy krótko się zająć tym, jaki był problem w tym zgromadzeniu, o którym tutaj czytamy, gdzie był Gaius. So ist das heute nicht mehr. Dzisiaj już tak nie ma. Früher kamen Brüder und haben verschiedene Orte besucht. Wcześniej przychodzili bracia i odwiedzali wiele miejsc. Und weil es schwierig war zu reisen, i dlatego, że ciężko było podróżować, blieben sie für eine längere Zeit. Pozostawali na danym miejscu na dłuższy okres czasu. Und waren manchmal überhaupt nicht bekannt. I byli mimo wszystko war nicht bekannt. Nie byli znani czy popularni. Und ich weiß nicht, ob ihr für 3 Wochen jetzt möchtet, dass ich bei euch wohne. I ja nie wiem, czy chcielibyście, żebym ja teraz między wami 3 tygodnie zamieszkał. Und vielleicht gehe ich immer erst um 2 Uhr ins Bett. I szedłem zawsze o 2 godzinie do łóżka. Und ich habe schon eine lange Reise, mein Koffer muss komplett gewaschen werden. I miałem już za sobą długą podróż, całe wszystkie rzeczy z mojej walizki muszą być uprane. Ich esse sehr viel. Ja bardzo dużo jem. Wir müssen es uns so vorstellen. Musimy sobie w ten sposób to wyobrazić. Es waren andere Verhältnisse als heute. To były inne okoliczności niż dzisiaj. Oft waren die Geschwister arm. Bardzo często wierzący byli ubodzy. Kleine Häuser oder Wohnungen. Bardzo małe mieszkania czy domy.
Und hier war es nicht nur ein Bruder, sondern es waren gleich mehrere Brüder. Vielleicht zwei oder drei oder vier. Und Reisen war gefährlich, deshalb mussten sie zusammenreisen. Podróż była niebezpieczna, dlatego podróżowało się w kilka osób. Und dann gab es noch das Problem, dass Diotrephes i tam był jeszcze ten problem, że Diotrephes gesagt hat, brauchen wir nicht. Powiedział, my tego nie potrzebujemy. Wir haben hier genug Brüder. My mamy tutaj wystarczającą wielu braci. Besser gesagt, ich bin Diotrephes, das reicht für eine Versammlung. A lepiej, czy prościej powiedzieć, ja tu jestem Diotrephes i to wystarczy temu zgromadzeniu. Und Gaius hat sie aber trotzdem aufgenommen. A Gaius mimo wszystko przyjął ich. Das ist der historische Bezug. To jest ten historyczne odniesienie. Vielleicht können wir jetzt sagen, ja gut, für heute uninteressant, wir haben gar nicht das Problem. Można by powiedzieć, może, no dobrze, ale na dzień dzisiejszy nie mamy takiego problemu, to nas nie dotyczy. Aber wir möchten doch fragen. Ale mimo wszystko chcielibyśmy zadać pytanie. Welche Aufgabe hast du hier am Ort? Jakie zadanie masz ty tutaj na miejscu? Keine Aufgabe. Żadne? Komisch. Dziwne. Jeder hat doch eine Aufgabe, oder? Przecież każdy ma jakieś zadanie w krzyżnie. Und es ist sehr wichtig, dass wir alle unsere Aufgaben erfüllen. I to jest ważne, aby wypełniać wszystkie zadania, które mamy do wypełnienia. Wir wollen doch alle gerne Mitarbeiter, Vers 8, der Wahrheit werden. Przecież wszyscy chcemy być współpracownikami wiary. Mitarbeiter der Wahrheit werden. U nas jest napisane, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy, a w niemieckim tłumaczeniu jest napisane, abyśmy wszyscy byli współpracownikami prawdy. Und das bedeutet nicht nur der Bruder, der einen Vortrag hält, ist Mitarbeiter der Wahrheit. I to nie chodzi o to, że tylko ten brat, który przemawia, czy ma jakiś wykład, jest współpracownikiem prawdy. Sondern alle Aufgaben, damit Geschwister sich versammeln können, sind wichtig. Ale wszystkie zadania, kiedy wierzący się wspólnie zgromadzają, są ważne. Gaius war in der Gefahr, dass er sagt, wenn das nächste Mal Brüder kommen, bei mir ist die Tür geschlossen. Gaius był w takim niebezpieczeństwie, że mógł powiedzieć, następny raz jak bracia przyjadą, to u mnie drzwi są zamknięte. Hast du das auch schon mal gesagt? Czy już też tak powiedziałeś kiedyś? Ich habe jetzt schon 30 Jahre die und die Aufgabe gemacht. Ich mache nicht mehr. Schluss. 30 lat robiłem to i czy owo i już teraz nie robię. Dziękuję. Das ist keine gute Einstellung. To nie jest dobre nastawienie. Es bedeutet nicht, dass wir mit 90 Jahren noch für die Kinder Sonntagsschule machen. To nie chodzi o to, żebyśmy jeszcze w wieku 90 lat zajmowali się szkółką niedzielną. Es ist gut, wenn jüngere in die Arbeit eintreten. To jest dobrze, kiedy młodzi też wchodzą w tą służbę. Aber wir wollen doch uns gegenseitig ermuntern, Aufgaben für den Herrn Jesus zu tun. Ale chcielibyśmy się wzajemnie zachęcać, aby dla Pana Jezusa podejmować się różnych działań. Und wir suchen nicht den Beifall der Geschwister. Beifall klatschen. Nie oczekujmy aplauzu od wierzących, od współwierzących. Sondern die Zustimmung des Herrn. Ale to potwierdzenie albo potwierdzenie od Pana. Für wen arbeiten wir? Dla którego pracujemy? Sind wir in Augendienerei tätig vor den Menschen oder vor Gott? Jesteśmy tymi sługami przed ludźmi czy przed Bogiem? Das ist etwas, was uns hier beschäftigt. I to jest coś, co nas tutaj zajmuje. Ein Wort ist noch wichtig zu hervorzuheben. Wir nun sind schuldig, Vers 8.
W wierszu 8 czytamy, my więc powinniśmy takich gościnnie przyjmować. Powinniśmy, jest to powinność. Wir haben eine wunderbare große Gnade erlebt, dass unsere Sünden vergeben sind. My przeżyliśmy pewną cudownie wielką rzecz, że nasze grzechy są przebaczone. Und Römer 13 sagt, i Rzymian 13 rozdział mówi, seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Römer 13, Vers 8. Rzymian 13, Vers 8. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Also versuchen wir eine Aufgabe zu erkennen unter den Geschwistern. Czyli próbujemy rozpoznać, jakie zadanie mam wśród wierzących. Und lassen wir uns nicht von Kritik oder Schwierigkeiten aufhalten. Czynić to i nie chcielibyśmy z powodu jakiejś krytyki się przed tym powstrzymywać. Natürlich können wir manchmal auch positive Kritik annehmen. Oczywiście powinniśmy też pozytywną krytykę odbierać. Aber wollen wir dem Herrn dienen? Ale chcielibyśmy służyć Panu. Und nicht den Menschen. A nie ludziom. In Vers 6 haben wir noch ein wunderbares Detail. W wierszu 6 mamy jeszcze pewien piękny detal. Die Brüder haben von der Liebe Zeugnis abgelegt vor der Versammlung. Bracia złożyli przed zgromadzeniem świadectwo o miłości. Vielleicht sind wir es nicht so gewohnt, dass wir auch einmal einen Bericht geben über die Arbeit. Może nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żebyśmy zdawali jakiś raport z pewnej pracy. Aber es ist doch gut, wenn wir auch konkret beten können für die Bedürfnisse oder die Geschehnisse, was überall passiert. Ale jest również ważne, abyśmy mogli konkretnie modlić się na przykład za potrzebami. Und hier ist das passiert. I to właśnie tutaj się dzieje. Ab Vers 9 haben wir dann od wiersza 9 mamy tutaj ein ernstes Problem. Pewien poważny problem. Johannes hatte etwas an die Versammlung geschrieben. Jan napisał coś do zgromadzenia. Aber Diotrephes hat den Brief verschwinden lassen. Nie uznał tego listu. Es gibt ein großes Problem, immer wieder neu. Jest, ciągle na nowo powstaje pewien problem. Das ist Klerikalismus. To jest pewien klerykalizm. Und wir können vielleicht, oder meinen vielleicht, das haben wir nicht. I my możemy powiedzieć, między nami to nie występuje. Aber wir müssen aufpassen. Ale musimy uważać. Auch in jedem von uns ist der Wunsch, Erster zu sein. Każdym z nas jest to pragnienie, aby być pierwszym. Wie war das bei den Jüngern? Jak to było wśród uczniów? Wir schlagen einmal zwei Stellen auf. Otworzymy dwa miejsca. Ich muss sie gerade suchen, ich bleibe im Lukas-Evangelium. Z Ewangelii Łukasza. Lukas 9. Łukasz 9 rozdział. Vers 46. Wiersz 46. Przyszło im też na myśl, kto z nich był największy. Łukasza 9:46. Sie haben eine Überlegung gehabt. Oni zastanawiali się. Aber das ist nicht das Ende. Ale to jeszcze nie koniec. Lukas 22. Łukasza 22 rozdział. Kurz vor dem Tod des Herrn Jesus. Krótko przed śmiercią Pana Jezusa. Vers 24. Wiersz 24.
Łukasza 22-24. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. Vielleicht ist bei euch noch kein Streit. Może między wami nie ma jakiejś kłótni. Wer der größte oder erste ist. Kto jest największy lub pierwszy. Aber Gott kennt unser Herz. Ale Bóg zna nasze serca. Ob wir schon mal überlegt haben? Czy już kiedyś zastanawialiśmy się nad tym? Aber das ist sehr gefährlich. Ale to jest bardzo niebezpieczne. Es gibt zwei Extreme. Są dwa ekstrema. Klerikalizmus. Klerikalizm. Oder Demokratie. Albo demokracja. Beides ist falsch. I obydwie są błędne. Obydwa ekstrema są błędne. Eine Stimme, die geistlich ist, jeden głos, który jest duchowy, ist wichtiger als 10.000 fleischliche Stimmen. Jest ważniejszy niż 10 tysięcy cielesnych głosów. Aber wer ist geistlich? Ale kto jest duchowy? Seht ihr, so einfach ist das gar nicht. Widzicie, to nie jest takie proste. Einfacher ist, einer macht alles und die anderen schlafen. Łatwiejsze jest, kiedy jeden robi wszystko, a cała reszta śpi. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ale to nie jest prawda. Und wir wollen uns bemühen, darüber nachzudenken. Chcielibyśmy zadać sobie trud, aby nad tym się zastanawiać. Und es ist eben nicht gut, wenn eine Person zu viele Aufgaben hat. I to nie jest dobre, kiedy jedna osoba ma zbyt dużo zadań. Oftmals sind daran beide Parteien schuldig. Bardzo często dwie strony są winne takie ustanowi. Viele sind gemütlich oder faul und bequem und sagen, ich brauche ich nicht, kann ein anderer machen. Wielu podchodzi z takim nastawieniem, no jest to bardzo komfortowe, jest to dobre, po prostu ktoś inny może to zrobić. Kann der andere machen. Może inny się zająć. Aber die andere Seite ist, ob ich vielleicht auch gerne alles für mich an mich reiße. Ale drugą stroną jest, czy ja rzeczywiście wszystko chętnie na siebie biorę, ja wszystko do siebie. Und so wollen wir diesen ernsten Umstand auf unsere Herzen legen. I chcemy ten poważny, tą poważną okoliczność wziąć do naszych serc. Wir lesen noch aus Matthäus 23. Przeczytamy jeszcze z Mateusza 23. Vers 8 bis 12. Wiersz 8 do 12. Mateusz 23, wiersze 8 do 12. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jeden jest tylko nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto was jest największy spośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Wer Jesus möchte uns dabei helfen? Pan Jezus chce nam przy tym pomóc. Dass wir uns einsetzen, also Einsatz zeigen, aber dass wir nicht dabei denken, ich bin wichtig. Abyśmy chcieli się angażować, ale abyśmy przy tym unikali myślenia, ja chcę być ważny. Johannes spricht sehr stark in Vers 10 gegen Diotrephes. Jan mówi, czy zwraca się w dosyć mocny sposób w wierszu 10 przeciwko Diotrephesowi. Und es ist ein typisches Verhalten eines Menschen. I to jest takie typowe zachowanie człowieka. Wenn nichts findet, an was die Person falsch macht. Kiedy nie zauważa się, jeżeli czegoś, co byłoby błędem w zachowaniu pewnej osoby, dann greift man die Person selbst an. To wtedy zwraca się i atakuje się osobę tak personalnie, czyli zwraca się na osobę. Hier steht, schwatzt mit bösen Worten gegen uns. Tutaj jest napisane, że zwraca się złośliwymi słowy. Und wir müssen sehr aufpassen, wenn wir etwas hören, ob es wahr ist. I musimy bardzo uważać, jeżeli coś słyszymy, czy to jest prawdą.
Sonst kann es sehr schnell sein, dass wir etwas Falsches über eine Person verbreiten. Inaczej, gdybyśmy robili inaczej, to może się zdarzyć, że będziemy rozpowszechniać coś, co nie jest prawdą o drugiej osobie. Paulus spricht davon in 2. Korinther 6. Paweł mówi o tym w 2. Koryntian 6 rozdział. 2. Korinther 6, Vers 8. 2. Korinthian 6, Vers 8. Böses Gerücht und gutes Gerücht. Przez zniesławienie i dobrą sławę. Czy tą złą sławę i dobrą sławę. Leider ist oft böses Gerücht unser Thema. Bardzo często ta negatywna, ta zła sława jest naszym tematem. Wollen wir uns nicht daran beteiligen, schlecht über andere zu reden. Nie chcemy brać udziału w tym, aby źle mówić o innych. Und wir sehen am Ende von Vers 10, was ich schon gesagt habe. Na koniec jeszcze do tamtego czytamy o czym już mówiliśmy. Er hat sogar die Brüder, die zu Besuch waren, aus der Versammlung gestoßen. Das meint, er wollte nicht, dass sie dort dienen. On posunął się do tego tak daleko, że on usunął tych braci. Nie chciał, aby oni tam służyli. Vers 11 ist jetzt sehr wichtig. Wiersz 11 jest teraz bardzo ważny. Ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Böses ist ansteckend. Złym można się zarazić. Ich denke an euch Kinder in der Schule. Myślę o was, dzieci w szkole. Die Lehrerin oder der Lehrer muss kurz zum Direktor gehen. Kiedy nauczyciel lub nauczycielka musi krótko coś załatwić u dyrektora. Und der, sie sagt, alle bleiben auf dem Platz sitzen. I ona przed wyjściem mówi, wszyscy pozostają na swoich miejscach i siedzą. Bis ich wieder zurück bin. Aż ja przyjdę znowu. 5 Minuten. 5 minut? A, 4 Minuten. Nie, 4 minuty. 3 Minuten. 3 minuty. Oder wie lange dauert es, bis der Erste anfängt und aufsteht? Ile trwa, zanim pierwsza osoba rozpocznie i wstanie jako pierwsza? Und was passiert? I co się wtedy dzieje? Der Zweite steht auf, der Dritte steht auf, der Vierte steht auf, der Fünfte steht auf, am Ende läuft die ganze Klasse. Drugi wstaje, trzeci wstaje, czwarty wstaje, a na koniec już cała klasa chodzi. Und dann kommt die Lehrerin zurück. I przychodzi nauczycielka z powrotem. Und was sagen sie? I co oni mówią? Der hat angefangen. On zaczął, on był pierwszy. Ahmt nicht das Böse nach. Nie naśladuj tego, co złe. Sondern das Gute. Ale to, co dobre. Und das ist jetzt nicht in der Schule unser Thema. I to nie jest temat, którym się zajmujemy, nie dotyczy szkoły. Sondern für uns als Geschwister. Ale dla nas, jako dla braci i sióstr. Ja, der hat auch böse über mich gesprochen, also spreche ich auch böse über ihn. No tak, on kiedyś powiedział jakąś złą rzecz o mnie, to ja powiem o nim. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oko za oko, ząb za ząb. Sind wir unter Gesetz? Czy jesteśmy pod zakonem? Und dann noch negativ? Also negativ. Im Bösen. Tylko negatywnie, do złego? Nein, wir wollen uns ermuntern, das Gute zu nachzuahmen. Nie, chcemy się zachęcać, aby naśladować to, co dobre. In Vers 11b haben wir dann einen typischen Satz von Johannes. W wierszu 11, druga część, mamy taki typowy zwrot dla Jana. Wir könnten lesen. Moglibyśmy przeczytać. Der Gutes Tuende ist aus Gott geboren. Ten, kto czyni dobrze, ten dobrze czyniący jest narodzony z Boga. Hier ist gemeint, was die Person charakterisiert. Tu ma na myśli to, co tą osobę charakteryzuje. So wie der Böses Tuende. Tak samo jak ten, który czyni zło, ten źle czyniący, zło czyniący. Hat Gott nicht gesehen. Nie widział Boga. Wir könnten sagen, hat Gott nicht glaubend gesehen. Można powiedzieć, er hat nicht an ihn geglaubt. Nie uwierzył w Boga. Z wiarą go nie oglądał.
Der böse Knecht sagt, ich kannte dich, dass du ein harter Herr bist. Ten zły sługa mówi, znam ciebie, że jesteś tym twardym panem. Und deswegen habe ich das Pfund oder Talent vergraben. I dlatego ten talent zakopałem. Er hat Gott nicht gesehen. On Boga nie widział. Sonst hätte er glaubt, an ihn geglaubt und das Gute getan. Bo gdyby widział, to by w niego uwierzył i uczynił to, co dobre. Also hier ist nicht gemeint, dass ein Gläubiger auch einmal sündigen kann. Tutaj nie chodzi o to, że i wierzący może grzeszyć. Sondern was charakteristisch ist für einen Gläubigen. Ale co jest charakterystyczne dla wierzącego? Johannes sagt zum Beispiel in 1. Johannes 3. Jan pisze w pierwszym liście Jana 3 rozdział, Vers 9, wierszu 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, ist kein Sündetuender. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, czy też nie jest tym czyniącym grzechu. Wir haben hier noch einen Unterschied. Mamy tutaj jeszcze jedną różnicę. Hier steht erst, wer Gutes tut, ist aus Gott. Czytamy, ten, kto czyni dobrze, jest z Boga. Logisch wäre jetzt. Teraz byłoby logiczne. Wer Böses tut, ist nicht aus Gott. Gdyby tutaj było napisane, a kto czyni źle, nie jest z Boga. Aber es geht noch weiter, hat Gott nicht gesehen. Ale tutaj idzie to jeszcze dalej, Boga nie widział. Weil wenn er Gott gesehen hätte, würde er Gutes tun. Bo gdyby zobaczył Boga, to czyniłby dobrze. Vers 12. Wiersz 12. Zeigt jetzt, dass dieser Brief auch ein Empfehlungsbrief ist. Pokazuje, że ten list jest również listem polecającym. Welches ist der längste Empfehlungsbrief? Jaki list jest, list polecający jest najdłuższym listem polecającym? Römerbrief. List do Rzymian. Da steht am Ende, ich empfehle euch Phoebe. Tam na koniec jest napisane, polecam wam Phoebe. Ich möchte nicht viel sagen über Empfehlungsbriefe. Nie chcę dużo mówić na temat listów polecających. Wir können heute nicht mehr inspiriert Wort Gottes schreiben. My nie możemy dzisiaj pisać inspirowanego Słowa Bożego. Aber ein Empfehlungsbrief sollte nicht ein vorgefertigtes Standardschreiben sein. Ale list polecający nie powinien być jakąś standardową formułą, którą zawsze powielamy. Sondern auch ein wenig Individualität haben. Ale powinien być troszkę zindywidualizowany. Ich weiß, ich schreibe leider für Dortmund viele Empfehlungsschreiben. Niestety ja piszę dużo listów dla wierzących z Dortmundu. Und manchmal bekomme ich einen Anruf kurz vor der Abfahrt zu der Zusammenkunft. I czasem się tak zdarza, że bardzo krótko przed odjazdem tego wierzącego czy wierzącej osoby dostaję telefon. Und dann ist es kompliziert, individuell zu schreiben. I wtedy, kiedy jest presja czasu, ciężko jest napisać taki indywidualny, taki personalny list polecający. Wir machen keinen Formalismus. My nie chcemy to robić tak formalnie, ulec formalizmowi. Aber wir wollen auch nicht gesetzlich sein und ein Standardschreiben haben. Ale też nie chcemy ulec jakiemuś zakonowi i po prostu mieć jakąś standardową formułę. Demetrius bekommt ein dreifaches Zeugnis. Demetrius otrzymuje potrójne świadectwo. Erstens von allen. Po pierwsze, od wszystkich. Zweitens von der Wahrheit selbst. Po drugie, od samej prawdy. Und auch drittens von den Aposteln. I po trzecie, od apostołów. Wie kann man von der Wahrheit Zeugnis bekommen? Jak można otrzymać świadectwo od prawdy? Es ist sehr interessant zu sehen, dass in der Bibel oft eine Sache personifiziert wird. Jest interesujące widzieć, że w Biblii niektóre rzeczy są spersonifikowane. Es ist sehr viele Sachen, zum Beispiel die Liebe in 1. Korinther 13. Czyli na przykład miłość w 1. Korinther 13. Oder der Tod, 1. Korinther 15. Albo śmierć, 1. Korinther 15. Hier die Wahrheit. Tutaj prawda. Auch in Vers 8 schon, Mitarbeiter der Wahrheit. Czy na przykład w wierszu 8.
mówiliśmy o tym, ci współpracownicy prawdy. Wie kann die Wahrheit Zeugnis geben? Jak może prawda dać świadectwo? Das ist ganz einfach. To jest bardzo proste. Die Wahrheit ist wie die Musterlösung. Prawda jest pewnym wzorem. Musterlösung. Also wenn ich eine Aufgabe habe und es gibt einen Zettel, wo drauf steht, das ist die Lösung. Czyli to jest pewien wzór, który zawiera wszystkie poprawne odpowiedzi. Jest to tabela ze wszystkimi poprawnymi odpowiedziami. Ich weiß nicht, wie hoch der Raum ist. Ja nie wiem, jak wysokie jest to pomieszczenie. Sagen wir 2 Meter. Powiedzmy 2 metry. Wie kann ich jetzt davon Wahrheit bekommen? Jak mogę od tego wie kann ich das bewahrheiten? A jak mógłbym to uprawdopodobnić, czy przedstawić jako prawdę? Ich nehme einen Zollstock. Biorę metr, miarę. Und dann sieht man an dem Zollstock, es ist wahr, 2 Meter. Przykładając tą miarę, mogę powiedzieć, to jest prawda, 2 metry. Und Demetrius war ein guter Mann. I Demetrius był dobrym człowiekiem. Man konnte das Wort Gottes an Demetrius sozusagen legen und es passte überein. Można było przyłożyć do Demetriusza Słowo Boże i wszystko pasowało. Könnte man das auch von uns sagen? Czy można to samo powiedzieć o nas? In der Bibel steht das und das. Ah, ich mache das auch. W Słowie Bożym jest napisane to i to, tak? Ja też to czynię. Und damit konnten natürlich auch Johannes und die anderen das auch bestätigen. Oczywiście i inni mogli to potwierdzić. Vers 13 und 14 haben wir schon aus dem zweiten Brief vor uns gehabt. Wiersz 13 i 14 mieliśmy już w drugim liście. Kommen wir zum Schluss. Przechodzimy do końca. Friede sei dir, sagt er. Pokój. U nas jest pokój z tobą, w niemieckim jest pokój tobie. Aber was mich noch bewegt ist, es grüßen dich die Freunde. A co mnie porusza, jest napisane, pozdrawiamy cię przyjaciele. Bist du ein Freund Gottes? Czy jesteś przyjacielem Bożym? Abraham war ein Freund Gottes. Abraham był przyjacielem Boga. Und der Jesus sagt in Johannes 15. I Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana 15. Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ewangelia Jana 15, 14 wiersz, Pan Jezus mówi, jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Und am Ende von Vers 15, i na koniec 15 wiersza, euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Freunde im Sinn des Wort Gottes, tun, was Gottes Wort sagt. Przyjaciele w świetle Słowa Bożego czynią wszystko, co Słowo Boże mówi. Und Freunden kann man alles mitteilen, wie der Jesus alles von dem Vater gesagt hat. Man kann alles erzählen. Wśród przyjaciół można wszystko omówić, o wszystkim opowiedzieć, tak jak Pan Jezus to uczynił. Kann Johannes uns Freunde nennen? Czy Jan może nas nazwać przyjaciółmi? Es gibt noch einen wunderbaren Vers in Sprüche 17. Jest pewien cudowny wiersz w Przypowieściach 17 rozdział. Ein Freund liebt zu aller Zeit und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Sprüche 17, Vers 17, glaube ich. Przypowieści Salomona, 17 rozdział, 17 wiersz. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. Möchte der Jesus uns helfen? Aby Pan Jezus nam pomógł, dass wir wirklich diese einfachen Dinge, żebyśmy te proste rzeczy,
in unserem Leben verwirklichen, urzeczywistniali w naszym życiu. Das ehrt Gott, das ist zur Ehre Gottes, aby to było ku chwale Boga, aber es hilft auch im Miteinander unter den Geschwistern. Ale to pomaga również nam wśród wierzących. Lieben, aber in Wahrheit. Miłować, ale w prawdzie. Wahrheit, prawda, aber in Liebe. Ale w miłości. Der Jesus möchte uns dabei helfen. Aby nam Pan Jezus w tym pomógł. Ich schlage vor, dass wir uns mit dem zweiten und mit dem dritten Johannesbrief beschäftigen. Chciałbym zaproponować, żebyśmy zajęli się drugim i trzecim listem Jana. Przeczytamy najpierw drugi list Jana. Drugi list Jana. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem. Wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. Pozdrawiają cię dzieci, siostry twojej wybranej. Ich hoffe, ihr kennt alle sehr gut den ersten Johannesbrief. Mam nadzieję, że wszyscy znacie pierwszy list Jana. Weil das ist natürlich gewisserweise Voraussetzung für den zweiten und den dritten Johannesbrief. Bo jest to w pewnym sensie wymagane dla drugiego i trzeciego listu. Der zweite und der dritte Johannesbrief ist sozusagen die Praxis für den ersten Brief. Drugi i trzeci list Jana jest niejako praktyką dla pierwszego listu. Und wenn wir das Johannesevangelium und den ersten Johannesbrief zusammenfassen wollten, a gdybyśmy chcieli podsumować razem Ewangelię Jana i pierwszy list Jana, schlage ich Kapitel 2, Vers 8 aus dem ersten Brief vor, to zaproponowałbym drugi rozdział z pierwszego listu Jana, ósmy wiersz. Das, was wahr ist, in ihm und in euch. Podaję wam to, które jest prawdziwe w nim i w was. Johannes Evangelium zeigt, was wahr ist in ihm, in dem Herrn Jesus. Ewangelia Jana pokazuje to, co jest prawdą, czy prawdziwe w nim, w Panu Jezusie. Der Jesus ist die Offenbarung des ewigen Lebens.
Pan Jezus jest objawieniem życia wiecznego. Aber das ist jetzt auch wahr in uns. Ale to jest też prawdą w nas. Wir haben auch das ewige Leben. My też mamy życie wieczne. Der Johannes sagt in Kapitel 5, er hat das geschrieben, damit wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Kapitel 5, Vers 13. Jan w 5 rozdziale, w 13 wierszu pisze: to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Welch eine wunderbare Tatsache, dass wir als Kinder Gottes ewiges Leben haben. Jaka cudowna rzeczywistość, że jako dzieci Boże mamy życie wieczne. Im zweiten und dritten Johannesbrief sind zwei Worte sehr wichtig. W drugim i trzecim liście Jana dwa wyrazy są bardzo ważne. Liebe, miłość und Wahrheit. I prawda. Das eine geht nicht ohne das andere. Jedno nie występuje, czy nie może występować bez drugiego. Der zweite Brief ist an eine Frau geschrieben. Das ist etwas Wunderbares. Drugi list jest napisany do pewnej niewiasty. To jest coś cudownego. Wir wissen nicht, was mit dem Mann von dieser Frau gewesen ist. Sie hatte Kinder. Nie wiemy, co się stało, czy co było z mężem tej niewiasty. Wiemy, że miała dzieci. Aber es ist sehr schön zu sehen, dass der Geist Gottes sich nicht zurücknimmt, obwohl es nur eine Frau ist. I pięknie jest to oglądać, że Duch Święty jakby nie powstrzymuje się tylko dlatego, mówiąc w cudzysłowie, że jest to tylko niewiasta. Es ist gerichtet an eine Schwester mit ihren Kindern. Jest to skierowane do siostry z jej dziećmi. Die Familie, jeder einzelne Gläubige ist wichtig. Rodzina i każdy pojedynczy wierzący jest ważny. Ich hoffe nicht, dass wir Unterschiede machen. Einer ist mehr wichtiger als der andere. Mam nadzieję, że i my nie robimy różnic. Jedno jest bardziej ważne niż inne. Eine Frau neigt aber von ihrem Naturell mehr zu Liebe. Eine Frau ist mehr von ihrer Geschaffenheit zu Liebe. Natomiast możemy stwierdzić, że kobieta jest bardziej stworzona do miłości. Ein Mann neigt mehr zur Wahrheit. A mężczyzna bardziej do prawdy. Der dritte Brief ist auch an Brüder gerichtet. Trzeci list jest napisany do braci. Aber wir brauchen beide Briefe. Ale oczywiście potrzebujemy obydwu listów. Wenn wir nur den zweiten Brief hätten, könnten wir denken, könnten wir eng in unseren Herzen werden. Gdybyśmy mieli tylko drugi list, to moglibyśmy stwierdzić, że możemy jakby zawęzić nasze serce. Aber Gott möchte nicht, dass wir eng werden, sondern dass wir lieben in Wahrheit. Ale Bóg nie chce, abyśmy zawężali to, ale abyśmy miłowali w prawdzie. Beide Briefe haben ein gleiches Inhalt insofern, dass der zweite Brief warnt vor Arbeitern und der dritte Brief sagt, wir sollen Arbeiter aufnehmen. Arbeiter. Zawartość tych listów jest dosyć podobna. Jeden z tych listów, drugi nas ostrzega przed pracownikami, a trzeci list jakby zachęca nas do tego, żebyśmy ich przyjmowali. Manche haben gedacht, der zweite Brief ist an eine Versammlung gerichtet. Niektórzy uważali, że drugi list jest napisany do zgromadzenia. Die Frau ist ein Bild der Versammlung. Że niewiasta jest obrazem zgromadzenia. Und die Kinder sind die einzelnen Gläubigen. A dzieci są pojedynczymi wierzącymi. Aber das ist falsch und ich möchte keine Zeit verwenden, das zu erklären. Es ist eine normale Frau mit ihren Kindern. Ale jest to niewłaściwe myślenie i nie chciałbym teraz tracić czasu na wyjaśnianie tego. Jest to po prostu niewiasta z jej dziećmi. Ein Wort macht das aber sehr deutlich. Ale jedno słowo czyni to bardzo dobitnym i jasnym. Wenn wir zu Vers 3 kommen, finden wir Barmherzigkeit. Kiedy przychodzimy do wiersza trzeciego w tym liście, to spotykamy miłosierdzie. Und Barmherzigkeit
wird immer gewünscht an Personen, nicht an ein örtliches Zeugnis. I miłosierdzie zawsze jest stosowane w kierunku do osoby, do konkretnej osoby, a nie do zgromadzenia. Wir wollen uns jetzt zuerst in Vers 1 und 2 drei Punkte anschauen. Na początek chcemy w pierwszych dwóch wierszach znaleźć trzy punkty i się im przyjrzeć. Johannes hat geschrieben an die Frau und sagt: Erstens, ich liebe in Wahrheit. Jan pisze do tej niewiasty i pisze jej: miłuję w prawdzie. W prawdzie miłuję. Das zweite, was er sagt, auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, machen das gleiche. Ale po drugie mówi też i wszyscy, którzy poznali prawdę, czynią to samo. Und das dritte ist der Grund um der Wahrheit willen. Am Ende von Anfang von Vers 2. A po trzecie pisze z jakiego względu? Ze względu na prawdę. To jest ten powód. Wir wollen uns fragen, was bedeutet es, Liebe in Wahrheit auszuüben. Chcielibyśmy się zapytać, co to znaczy urzeczywistniać miłość w prawdzie. Das ist sehr einfach. To jest bardzo proste. Stellt euch vor, ihr habt ein kleines Kind. Wyobraźcie sobie, że macie małe dziecko. Und das kleine Kind möchte unbedingt die heiße Kochplatte anfassen. I to małe dziecko chce koniecznie dotknąć rozgrzanej płyty pieca. Ich liebe das Kind. Kocham to dziecko. Es möchte unbedingt. I ono koniecznie chce to zrobić. Aber ich sage nein. Ale pomimo tego mówię nie. Warum? Dlaczego? Weil wenn das Kind die Herdplatte anfasst, hat es eine verbrannte Hand. Bo jeżeli dziecko dotknie się tej płyty piekarnika, to po prostu oparzy się. Ich liebe das Kind, aber gepaart mit Wahrheit. Czyli kocham to dziecko, ale w połączeniu z prawdą. Und so soll auch unser Leben als Geschwister untereinander sein. I również między nami, braćmi i siostrami, powinno być tak samo. Da ist ein junger Bruder. Jest młody brat. Er möchte eine ungläubige Frau heiraten. I chce wziąć sobie za żonę niewierzącą niewiastę. Ich liebe diesen Bruder. Kocham tego brata. Und ich sage, sehr gut, kein Problem. I mówię, pewnie, nie ma żadnego problemu. Dann ist es keine Liebe in Wahrheit. To wtedy to nie jest miłość w prawdzie. Sondern eigentlich muss man sagen, es ist Hass. Ale można by powiedzieć, że to jest nienawiść. Weil es ist ein falscher Weg. Bo to jest zła droga. Und so möchten wir uns zuerst einmal gegenseitig heute Nachmittag zurufen, wir sollen lieben. I chcielibyśmy się dzisiaj zawołać wszyscy razem, powinniśmy się miłować. Daran wird die Welt euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Po tym pozna was świat, że się wzajemnie miłujecie. Aber, ale Liebe muss immer begleitet, flankiert sein von Wahrheit. Miłość musi być zawsze otoczona prawdą. Der zweite Punkt, den wir hier lesen, ist, dass er schreibt von allen, die die Wahrheit erkannt haben. Drugi punkt, który chcielibyśmy wymienić, to widzimy, że on tutaj pisze o tych wszystkich, którzy poznali prawdę. Wir sind nicht in der Schule. Nie jesteśmy tutaj w szkole. Aber ich möchte gerne, alle sollen aufzeigen, die die Wahrheit erkannt haben. Ale chciałbym, żeby wszyscy pokazali tych, którzy poznali prawdę. Wer hat die Wahrheit erkannt? Kto poznał prawdę? Keiner. Nikt. Wenn du ein Kind Gottes bist, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, das bedeutet also, wenn wir uns bekehrt haben, to oznacza, że kiedy się nawróciliśmy, ihr lieben Kinder, wy umiłowane dzieci, hast du den Herrn Jesus schon als Heiland angenommen
und weißt, er ist für deine Sünden gestorben? Czy przyjęłaś, czy przyjąłeś Pana Jezusa jako Zbawiciela i wyznałeś, że On umarł za twoje grzechy? Ist vielleicht noch jemand hier, der sagen kann, ich habe noch keine Beziehung zu Gott? Może jest tu ktoś jeszcze, kto powie, ja nie mam związku, nie mam jakiejś relacji z Bogiem? Das wäre sehr schlimm. To byłoby straszne. Du kannst nicht aufzeigen. Ty nie możesz wskazać na siebie, że ty poznałeś prawdę. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir die Wahrheit erkannt. Ale jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to poznaliśmy prawdę. Hier geht es nicht darum, dass wir jede Bibelstelle erklären können. Tutaj nie chodzi o to, że możemy wyjaśnić każde miejsce w Biblii. Das ist hier nicht gemeint. To nie o to chodzi tutaj pisarzowi. Sondern wer mit seinen Sünden zum Kreuz gegangen ist, weiß, ich bin Sünder. Ale ktoś, kto ze swoimi grzechami przyszedł pod krzyż, wie o tym, że jest grzesznikiem. Gott ist heilig. Bóg jest święty. Aber er hat uns geliebt, indem er den Sohn gegeben hat. Ale on nas umiłował w tym, że dał swojego syna. Das sagt auch der erste Brief in Kapitel 2. I o tym mówi też pierwszy list w drugim rozdziale. Vers 20. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Drugi rozdział pierwszego listu, 20 wiersz. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Das bedeutet nicht, wir kennen die Bibel auswendig. To nie znaczy, tu nie chodzi o to, że my znamy na pamięć Biblię. Aber wir haben grundsätzlich die Voraussetzung, Gott zu erkennen und was wahr ist. Ale jako chodzi tutaj o to, że mamy jest o nas wymagane, abyśmy poznali Boga i przez to prawdę. Warum lieben wir die anderen Gläubigen? Dlaczego miłujemy innych wierzących? Weil alle Gläubigen sehr freundlich und nett sind. Dlatego, że wszyscy wierzący są bardzo przyjaźni i są świetnymi ludźmi. Oder? Czyż nie? Es gibt viele, die sagen, ja, bei uns ist das besonders schwierig. Jest wielu, którzy mówią, no tak, u nas to jest szczególnie trudne. Du kommst nur zwei Tage zu uns. Ty przychodzisz tylko dwa dni do nas. Aber komm einmal sechs Monate. Ale przyjdź sześć miesięcy. Dann weißt du, warum das so schwierig ist. To wtedy zrozumiesz, dlaczego tak ciężko jest między nami. Wisst ihr, was meine Antwort ist? Wiecie, jaka jest moja odpowiedź na to? Kommt ihr mal sechs Monate nach Dortmund. Przyjdźcie wy na sześć miesięcy do Dortmundu. Wir sind auch alle komisch. My też wszyscy jesteśmy komiczni. Wir lieben nicht, weil wir alle so nett sind. My nie miłujemy innych tylko dlatego, nie miłujemy dlatego, że wszyscy tacy świetni i przyjaźni są. Sondern wir lieben um der Wahrheit willen, Vers 2a. Ale miłujemy ze względu na prawdę, tak jak czytamy na początku drugiego wiersza. Weil der andere ein Kind Gottes ist, deshalb liebe ich ihn. Dlatego, że drugi jest dzieckiem Bożym i dlatego go miłuję. Wer Gott liebt, liebt auch die, die aus Gott geboren sind. 1. Johannes 5, Vers 1. Kto... Piąty rozdział pierwszego listu Jana, pierwszy wiersz. Każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Also, wir haben erst einen Vers betrachtet. Rozważyliśmy jeden wiersz. Aber ich glaube, wir haben schon viel gelernt. Ale myślę, że już dużo się nauczyliśmy. Wir haben die Wahrheit erkannt. My poznaliśmy prawdę. Das ist ein unschätzbarer Vorteil. To jest pewien przywilej, który jest nie do przeszacowania. Bei uns hat sich vor einiger Zeit eine junge Frau bekehrt. U nas niedawno temu pewna niewiasta się nawróciła. Und sie hat gesagt, es war schrecklich auf der Suche zu sein. I powiedziała później, to było coś strasznego być w tym poszukiwaniu. Wir brauchen nicht mehr suchen. My już nie potrzebujemy szukać.
Wir haben die Wahrheit erkannt. My poznaliśmy prawdę. Das bedeutet smiley. To oznacza uśmiechać się cały czas. Oder ja, gut. Nächstes Thema. Albo po prostu to tak przyjąć, no dobrze, dobrze, idźmy dalej. Das muss uns glücklich, das darf uns glücklich machen. To musi i może nas czynić szczęśliwymi. Jetzt sind wir in der Familie Gottes. Teraz jesteśmy w rodzinie Bożej. Und wir lieben die Brüder, weil wir die Wahrheit als Grund haben. I miłujemy braci, bo mamy prawdę jako podstawę, jako fundament. Und zweitens ist die Liebe immer begleitet von Wahrheit. Czy też jako powód. I po drugie, miłość zawsze jest otoczona prawdą. Wir denken an die heiße Kochplatte. Cały czas myślmy o tym gorącej płycie piekarnika. In Vers 2 finden wir jetzt noch zwei wunderbare Punkte. W wierszu drugim znajdujemy jeszcze dwa piękne punkty. Die Wahrheit wohnt in uns. Prawda mieszka w nas. Und die Wahrheit wird in Ewigkeit bei uns sein. I prawda będzie z nami na wieki, na wieczność. Was bedeutet das? Co to oznacza? Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Każdy wierzący ma Ducha Świętego. Er wohnt in uns. On mieszka w nas. Und es ist der Geist der Wahrheit. I jest to Duch Prawdy. Er wohnt in uns. On mieszka w nas. Aber der zweite Gedanke geht dann in die Ewigkeit. Ale druga myśl idzie w kierunku wieczności. Die Wahrheit ist offenbart durch den Herrn Jesus. Prawda jest objawiona przez Pana Jezusa. Und der Jesus wird mit uns sein in Ewigkeit. I Pan Jezus będzie z nami w wieczności. Jeden Tag, aber auch bis in Ewigkeit. Każdy dzień, ale aż na wieczność. In Vers 3, wir können das nur kurz anschauen. W wierszu trzecim możemy tylko krótko to zobaczyć. Haben wir eine Verheißung. Mamy pewną obietnicę. Wir haben im Lied gesungen, dass die Umstände, dass unser Leben schwierig ist. W pieśni śpiewaliśmy na początku, że okoliczności życia nieraz są ciężkie. Aber jetzt sagt Gottes Wort drei Dinge, die werden, das ist ein Versprechen, bei uns sein. Ale teraz w tym to Słowo Boże pokazuje, dass drei Dinge uns begleiten werden. Że trzy rzeczy cały czas będą nam towarzyszyć. Gnade, łaska, barmherzigkeit, miłosierdzie und Friede. I pokój. Wir finden, die Gnade ist mehr ein Blick auf die Quelle. Łaska to jest bardziej spojrzenie na źródło. Gott ist der Gott aller Gnade. Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski. Barmherzigkeit ist mehr das, was wir in unseren konkreten Lebenssituationen brauchen. Miłosierdzie jest bardziej tym, co my potrzebujemy. Und Friede ist das Ergebnis für unsere Herzen. A pokój jest wynikiem dla naszego serca. Und von wem bekommen wir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden? I od kogo otrzymujemy miłosierdzie i pokój? Von Gott dem Vater. Und von seinem Sohn. Od Boga Ojca i od Jego Syna. Hier sehen wir schon, was der falsche Arbeiter angreifen wollte, dass Gott und Vater und Gott Sohn auf einer Stufe stehen. Gleich kommen wir zu den falschen Arbeitern. Und w tym zaraz będziemy widzieć, że ci fałszywi pracownicy chcieliby postawić w leugnen die Sohnschaft des Herrn Jesus. Oni jakby zaprzeczają temu, co tu jest napisane, że Bóg i Syn stoją na tym jednym, na tym samym poziomie, czyli zaprzeczają synostwu Pana Jezusa. Aber Vers 3 zeigt sehr deutlich, Gott Vater, Gott Sohn sind Personen auf der gleichen Stufe. Ale trzeci wiersz pokazuje nam jasno, że Bóg Ojciec i Bóg Syn są na tym samym poziomie. Und dann finden wir einen wunderbaren Titel von dem Herrn Jesus, Sohn des Vaters. Steht nur hier einzigartig im zweiten Brief.
I tutaj spotykamy ten piękny tytuł Pana Jezusa, der Sohn Syn Ojca. Wieder wird gezeigt Wahrheit und Liebe. Znowu będzie pokazana prawda i miłość. In den Versen 4 bis 6, die wollen wir nur kurz anschauen. W wierszach 4 do 6, te chcemy tylko krótko zobaczyć. Sind wir jetzt in dem Bereich, dass die Wahrheit durch Gehorsam gelebt werden muss. Na początku będziemy widzieć, że prawda musi być urzeczywistniana w posłuszeństwie. Und er spricht plötzlich von einem Gebot. I nagle mówi o pewnym przykazaniu. Ist der Christ unter Gesetz? Czy chrześcijanin jest pod zakonem? Wir müssen jetzt erfassen, was bedeutet Gebot bei Johannes. Musimy teraz zrozumieć, co oznacza przykazanie u Jana. Bei Johannes ist Gebot nicht Gesetz. U Jana przykazanie nie jest zakonem. Wir können es sehr leicht erklären, wenn wir an den Herrn Jesus denken. Możemy to dosyć łatwo zrozumieć, kiedy pomyślimy o Panu Jezusie. Der Jesus sagt in Johannes 10, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. W Jana 10 rozdział Ewangelii czytamy, dlatego mnie miłuje Ojciec, bo daję życie swoje. Und dann sagt er, dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. I wtedy mówi, to przykazanie wziąłem od Ojca. Wo steht das? Gdzie jest to napisane? Gibt es einen Vers in der Bibel, wo steht, der Vater, Gott, sagt zu seinem Sohn, du musst nach Golgatha gehen? Czy jest jakiś wiersz napisany w Słowie Bożym, który mówi jasno, że Bóg mówi do Syna, ty musisz iść na Golgotę? Gibt es nicht. Nie ma takiego wiersza. Aber der Sohn kannte den Willen des Vaters. Ale Syn znał wolę Ojca. Und für den Sohn war es wie ein Gebot. I wtedy dla Syna to było jakby przykazanie. Wir könnten sagen, dein Wunsch ist für mich Befehl. Możemy powiedzieć, że twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Und diesen Gehorsam möchte der Jesus auch in unserem Leben haben. I takie posłuszeństwo chce Pan Jezus mieć również i w nas. Der Gehorsam Jesu Christi, 1. Petrus 1, Vers 2. Posłuszeństwo Jezusa Chrystusa w pierwszym liście Piotra. Und Vers 4 bis 6 zeigt jetzt eine typische Schreibweise von Johannes. I te wiersze 4 i 6 pokazują taki typowy styl pisania Jana. Er spricht in Vers 4 ganz allgemein von einem Gebot. W wierszu 4 pisze bardzo ogólnie i szeroko o pewnym przykazaniu. Wir könnten es vergleichen mit einem Trichter. Moglibyśmy to porównać do pewnego lejka. Der ist oben groß, który jest szeroki u góry. Und in Vers 5 wird er sehr schmal. I w wierszu 5 nagle zwęża się. Er spricht nämlich konkret von einem Gebot. I w wierszu 5 mówi konkretnie o jednym przykazaniu. Wir sollen einander lieben. Powinniśmy się wzajemnie miłować. Und dann in Vers 6 wird er wieder breit. I w wierszu 6 znowu rozszerza się. Aber ich möchte jetzt noch kurz zeigen, dass er sagt, es ist kein neues Gebot, sondern das ist das Gebot von Anfang an. Chciałbym jeszcze się zająć krótko tym, że nie jest to nowe przykazanie, ale jest to przykazanie, które jest znane od początku, koniec wiersza 5, które mieliśmy od samego początku. In Bezug auf die Bibel können wir sagen, was wahr ist, ist alt. W nawiązaniu do Biblii moglibyśmy powiedzieć, że to, co jest, to, co jest prawdą, jest stare. Was neu ist, ist nicht wahr. A to, co jest nowe, nie jest prawdą. Das ist sehr wichtig. To jest ważne. Die Wahrheit entwickelt sich nicht. Prawda nie rozwija się. Sondern es ist einmal den Heiligen überliefert worden. Ale jest raz świętym podana. Und dafür müssen wir kämpfen. I
Po to czy dlatego musimy walczyć. Damit kommen wir zum zweiten Teil des Briefes. Z tym przechodzimy do drugiej części tego listu. O, was war das Problem? Jaki był tutaj problem? Es waren Arbeiter unterwegs, die etwas nicht bekennen. To byli, byli tam pewni pracownicy, którzy czegoś nie poznali. Das ist das Problem von Verführung. Sie sagen nicht sofort, was sie anders denken, sondern sie halten etwas zurück. I to są tacy, którzy nie mówią od razu, że coś inaczej rozumieją, tylko jakby wstrzymują się w pewnych sprawach. Wir müssen einmal jetzt in Vers 7, in Vers 9 und in Vers 10 genau lesen. Musimy dokładnie przeczytać wiersze 7, 9 i 10. 7, 9, 10. Ja. In Vers 7 steht nicht bekennen. W siódmym wierszu czytamy nie chcą uznać. In Vers 9 nicht bleiben. W dziewiątym wierszu nie trzymają się. In Vers 10 nicht bringen. W wierszu dziesiątym nie przynosi, czyli nie przynoszą. Und das ist die Gefahr. I to jest to niebezpieczeństwo. Böse Dinge stehen nicht im Vorwort eines schlechten Buches. Złe rzeczy nie stoją w przedmowie danej książki, nie są napisane w przedmowie. Sondern ich darf mal im Bild sagen erst auf Seite 100. Ale jeżeli mogę się posłużyć tym obrazem, dopiero na setnej stronie. Und 100 Seiten, ach, sie waren wunderbar. A przez 100 stron możesz powiedzieć, wow, jakie to było piękne. Und dann merke ich nicht mehr, jetzt ist es Verführung. I wtedy w ogóle nie poznam, że to teraz przychodzi złe. Und da müssen wir aufpassen. I na to musimy uważać. Ich möchte nicht lange jetzt bei dem Problem verweilen. Nie chciałbym teraz zatrzymywać się zbyt długo nad tym problemem. Aber sie haben die Möglichkeit geleugnet, dass der Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Ale oni zaprzeczali, że Pan Jezus jako człowiek przyszedł na tą ziemię. Was ist die Konsequenz? Jakie są konsekwencje tego? Wenn wir einen Punkt in Bezug auf den Herrn Jesus aufgeben, ist alles kaputt. Jeżeli tylko jeden punkt z Pana Jezusa jakby zostawimy, czy go nie uznamy, to wszystko jest zniszczone. Ich versuche das zu erklären. Spróbuję to wytłumaczyć. Ich habe heute überlegt, als Mensch zu euch zu kommen. Ja zastanawiałem się, aby przyjść do was dzisiaj jako człowiek. Hätte ich anders kommen können? Czy mógłbym przyjść inaczej? Nein. Nie. Meine Mutter ist Mensch und mein Vater ist Mensch. Moja mama jest człowiekiem i mój tata jest człowiekiem. Also kann nur ein Mensch dabei rauskommen. Czyli tylko z tego może wyjść człowiek. Also der Angriff hier geht gegen die Gottheit des Herrn Jesus. Czyli to stwierdzenie tutaj sprzeciwia się boskości Pana Jezusa. Weil der Jesus Gott war, konnte er selber entscheiden, wie er auf die Erde kommt. I dlatego, że Pan Jezus jest Bogiem, to mógł zdecydować, jak on przyjdzie na tą ziemię. Und wenn der Jesus nicht ewiger Gott ist, i jeżeli Pan Jezus nie jest odwiecznym Bogiem, haben wir kein ewiges Leben. To nie mamy życia wiecznego. Wenn der Jesus nicht Mensch geworden wäre, gdyby Pan Jezus nie stał się człowiekiem, kann er nicht für uns sterben. Nie mógłby za nas umrzeć. Wenn der Jesus nicht auferstanden und als Mensch in den Himmel gegangen ist, können wir nicht in den Himmel kommen. Gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał i nie wstąpił, nie został zabrany do nieba, to i my nie moglibyśmy wstąpić do nieba. Wir müssten also sehr aufpassen, czyli musimy bardzo uważać und kämpfen für die Wahrheit über den Herrn Jesus. I chcemy walczyć za prawdę o Panu Jezusie. In Vers 8 haben wir eine kurze Einschaltung. W wierszu 8 mamy pewne wtrącenie, włączenie. In dieser Einschaltung möchte der Johannes gerne auch, dass wir achten auf die, die für uns gearbeitet haben. Für uns diese Veranstaltung.
Nee, die gut, was er, Johannes, für sie gearbeitet hat. Tutaj chce Jan jakby zwrócić uwagę na tych, którzy pracowali dla nas. Ich möchte das besonders auch an die Kinder sagen. Chciałbym teraz szczególnie zwrócić się do dzieci. Die Kinder machen, die Eltern geben sich Mühe für die Kinder. Rodzice zadają sobie trud dla dzieci. Und wenn die Kinder nicht das tun, was die Eltern sagen, a kiedy dzieci nie czynią tego, o co proszą ich rodzice, dann fällt es auch auf die Eltern zurück. To zwraca się to później do rodziców. Und so ist das hier auch. Johannes sagt, ich habe für euch gearbeitet. Jan też tutaj mówi, ja dla was pracowałem. Und wenn ihr euch verführen lasst, dann verlieren wir auch etwas. A kiedy wy później dajecie się zwieść, to i my coś tracimy. Wobei wir sagen müssen, die Übersetzung dieses Verses ist nicht ganz einfach. Ale musimy też dodać, że tłumaczenie tych wierszy nie jest proste. Es kann auch bedeuten, dass die Gläubigen selbst Lohn verlieren. Ale mogłoby to też oznaczać, że wierzący jako sami również coś tracą, tracą pewną zapłatę. Wir wollen nicht zu lange dabei bleiben, sondern Vers 9 anschauen. Nie chcemy nad tym się dłużej zatrzymywać, przechodzimy do wiersza 9. Und das ist jetzt ein Höhepunkt in diesem Brief. I to jest ten punkt kulminacyjny w tym liście. Wenn wir genau lesen, jeżeli byśmy go dokładnie czytali, und das ist wichtig bei Gottes Wort, i to jest ważne w Słowie Bożym. Zuerst wird eine Person beschrieben, die nicht bleibt in der Lehre des Christus. Na początku jest opisana osoba, która nie trwa i nie pozostaje w nauce Jezusa Chrystusa. Und da steht dann, diese Person hat Gott nicht. I jest później napisane, że taka osoba nie ma Boga. Aber dann steht, wer in der Lehre bleibt, ale później jest napisane, kto trwa w tej nauce, hat Gott. Ma Boga? Nein. Nie. Hat den Vater. Ma Ojca. Und den Sohn. I Syna. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Und das ist etwas, was mein Herz erfreut. To jest coś bardzo, bardzo ważnego i to jest coś, co czyni moje serce radosnym. Die Lehre des Christus ist das, was wir gerade etwas angeschaut haben. Nauka Chrystusa to jest to, co właśnie przed chwilą oglądaliśmy. Ewiger Sohn. Odwieczny Syn. Mensch geworden. Stał się człowiekiem. Gestorben. Umarł. Begraben. Został pogrzebany. Auferweckt. Wzbudzony. Zum Himmel gefahren. Wstąpił do nieba. Und den Geist auf die Erde gegeben. I dał Ducha na ziemię. Das muss bleiben, das ist fest. To musi zostać, to jest stałe. Wer das nicht bringt, hat Gott nicht. Jeżeli ktoś tego nie przynosi, nie ma Boga. Wenn Johannes von Gott spricht, meint die Natur Gottes. Jeżeli Jan mówi o Bogu, to myśli o jego naturze. Das bedeutet, diese Person hat kein ewiges Leben. To znaczy, taka osoba nie ma życia wiecznego. Aber wer an den Sohn glaubt, ale jeżeli ktoś wierzy w Syna, wir haben die Kette besprochen, Sohn, ewiger Sohn, Mensch. Wymieniliśmy tą całą linię, ten cały łańcuch. Dieser hat den Vater. Jeżeli ktoś wierzy w Syna, ten ma Ojca. Was bedeutet das? Co to znaczy? Wir haben natürlich auch ewiges Leben. Oczywiście mamy również życie wieczne. Aber Gott ist jetzt unser Vater, das bedeutet, wir haben eine Beziehung. Ale Bóg jest teraz naszym Ojcem, to znaczy, że my mamy jakiś związek z Nim. Und wir können nur den Vater haben, wenn wir auch den Sohn haben. I możemy mieć tylko Ojca wtedy, kiedy mamy również Syna. Ohne Sohn kein Vater, ohne Vater kein Sohn. Bez Syna nie ma Ojca i bez Ojca nie ma Syna. Und hier steht, ich und du, wir haben den Vater. I tu jest napisane, ja i ty mamy Ojca. Ich möchte auch ein Bild malen, um das gut zu verstehen. Chciałbym posłużyć się pewnym obrazem, aby to lepiej zrozumieć. Ich denke an einen kleinen Jungen. Myślę o małym chłopcu. Er kann gerade laufen und gerade sprechen.
On właśnie zaczął chodzić i właśnie zaczął mówić. Und er geht draußen an der Hand des Vaters. I idzie trzymany za rękę ojca. Besser gesagt, an dem Finger des Vaters, weil seine Hand ist noch so klein. A lepiej powiedzieć, trzyma się tylko jednego palca, bo jego rączka jest jeszcze taka mała. Und er sagt, ich habe den Vater. I on mówi, ja mam ojca. Er müsste eigentlich genau sagen, ich habe nur den kleinen Finger vom Vater. Przecież on musiałby powiedzieć, mam tylko ten najmniejszy palec mojego ojca. Aber hier steht jetzt nicht von einem kleinen Sohn. Ale tu nie jest napisane o tym małym synu. Nicht von einem irdischen Vater. Nie o ziemskim ojcu. Sondern von dem großen Gott. Ale o tym potężnym Bogu. Ich habe den Vater. Ja mam ojca. Und den Sohn. I syna. Wir wissen, es ist nur ein klein wenig, was wir ergreifen konnten, aber es ist wahr. My wiemy, że to jest tylko taki mały wycinek, który my potrafimy zrozumieć i pojąć, ale to jest prawda. Und wir wollen uns an dieser Wahrheit festhalten, erfreuen, dankbar sein. Ich habe den Vater. I chcemy się z tej prawdy radować, być wdzięcznymi i chcemy to trzymać. Mamy ojca. Vers 10 und 11 sind jetzt sehr ernst. Wiersze 10 i 11 są wierszami bardzo poważnymi. Wir sehen einen Grundsatz in der Bibel. Widzimy pewną podstawę w Biblii. Äußere Teilnahme bedeutet innere Gemeinschaft. Zewnętrzny udział. Zewnętrzny udział oznacza wewnętrzną społeczność. Hier ist einer, der kommt an das Haus und bringt nicht die Lehre. Przychodzi ktoś fizycznie do domu i nie przynosi nauki. Und wir müssen konsekwent sein. I musimy być konsekwentni. Und im irdischen verstehen wir das sehr gut. W ziemskim odniesieniu rozumiemy to bardzo dobrze. Ihr wisst, ich komme aus Dortmund. Wiecie, że przychodzę z Dortmundu. In Dortmund gibt es einen Fußballverein. Jest tam pewien znany klub piłkarski. Und die Farben sind schwarz und gelb. I barwy tego klubu są czarno-żółte. Wenn ich heute hier in den Raum gekommen wäre und hätte einen schwarz-gelben Schal um, gdybym dzisiaj tutaj przyszedł do tego pomieszczenia i miał szal czarno-żółty na sobie, was wäre eure Überlegung gewesen? O czym byście pomyśleli? Ein Fan von Borussia Dortmund. O, jest fanem Borussii Dortmund. Nein, stimmt nicht. Ich habe nur, es ist kalt und ich habe nur den Schal. Ach so, ich wusste es gar nicht. Nie, absolutnie, przecież jest tylko chłodno na dworze. Ja nie, w ogóle nie wiedziałem, chciałem go sobie ubrać. Äußere Teilnahme. Zewnętrzny udział w czymś. Bedeutet innere Verbindung. Zawsze jest związane z wewnętrznym, powiązane jest z tym, co jest wewnątrz. Das kann man gut verstehen, oder? To można dobrze zrozumieć, czyż nie? Im Geistlichen hoffentlich auch. Miejmy nadzieję, że i w duchowym również. Das zeigt das hier sehr deutlich und wir wollen für unser Leben konsequent sein. To pokazane jest nam tutaj bardzo wyraźnie i chciejmy w naszym życiu być konsekwentni. Freundlichkeit gegenüber bösen Menschen ist ein Affront gegen den Herrn. Przyjaźń z tym światem, czy przyjaźń wobec złych ludzi jest afrontem, czy nieprzyjaźnią wobec Pana. Es geht um meinen Heiland. To chodzi o mojego Zbawiciela. Und da wollen wir konsekwent sein. I dlatego chcemy być konsekwentni. Wir sind oft sehr konsekwent, wenn unsere Kinder oder unsere Familie verleumdet wird. Ja, verleugnet oder... Jesteśmy wtedy konsekwentni, jeżeli dotyczy to naszej rodziny, że nasza rodzina zostanie w jakiś sposób źle potraktowana. Aber wir sollen besonders konsekwent sein, wenn es um unseren Heiland geht. Ale szczególnie konsekwentni powinniśmy być wtedy, kiedy chodzi o naszego Zbawiciela. Wir kommen zum Schluss, Vers 12. Przechodzimy na koniec, wiersz 12. Er wollte nicht nur etwas schreiben. On nie chce tylko czegoś napisać, sondern er wollte auch einen Besuch machen.
Ale on chciał ich również, on chciał też jakby odwiedzić ich, czyli poczynić ten odwiedziny. Es war eine gefährliche Situation. To była pewna niebezpieczna sytuacja. Und deswegen schreibt er einen Brief. I dlatego on pisze list. Aber er wollte viel lieber persönlich einen Austausch über Gottes Wort haben. Ale dużo bardziej chciałby mieć tę osobistą wymianę myśli o Słowie Bożym. Wie ist das bei uns? Jak to jest u nas? Besuchen wir uns? Czy odwiedzamy się? Lesen wir zusammen die Bibel? Czy czytamy razem ze sobą Biblię? Ist das unnormal? Czy to jest nienormalne? Oder ist es etwas Wunderbares zu wissen, wir sind verbunden durch das Wort Gottes? Albo jest to czymś cudownym, aby wiedzieć, że jesteśmy połączeni. Wir sind verbunden durch das Wort Gottes. Że jesteśmy połączeni przez Słowo Boże. Und wir wollen nicht nur am Sonntag die Bibel aufschlagen. I nie chcemy tylko w niedzielę otwierać Biblii. Sondern auch wenn wir uns treffen. Ale również wtedy, kiedy się spotykamy. Sprichst du mit deinem Ehepartner über das Wort Gottes? Czy rozmawiasz ze swoim współmałżonkiem o Słowie Bożym? Lesen wir mit den Kindern die Bibel? Czy czytamy Biblię z naszymi dziećmi? Das ist etwas Wunderbares. To jest coś cudownego. Es würde dazu führen, dass ihre Freude völlig sei. To zmierzałoby do tego, że nasza radość byłaby zupełna, tak jak jest napisane na koniec 12 wierszu. Er wollte nicht nur über Probleme reden. On nie chciał tylko o problemach rozmawiać. Er wollte nicht nur über Negatives reden. On nie chciał tylko o tym, co negatywne, rozmawiać. Hast du schon gehört? Czy już słyszałeś to? Sondern er wollte Freude haben am Wort Gottes. Ale on chciał mieć radość w Słowie Bożym. Und so sehen wir ein kurzer Brief. I widzimy krótki list. Aber ein Brief, der uns ermuntert. Ale list, który nas zachęca. Es wird mit uns sein Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Z nami będzie łaska, miłosierdzie i pokój. Wir haben den Vater und den Sohn. Mamy Ojca i mamy Syna. Wollen wir daran festhalten und uns daran erfreuen. Chcemy to mocno trzymać i z tego powodu się radować. Pieśni 205, pierwszą zwrotkę zaśpiewajmy. Panie, słowo Twe szerpło.
Wir wollen zusammen den dritten Brief des Johannes lesen. Chcemy razem przeczytać trzeci list Jana. Trzeci list Jana. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej, i dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki Jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Miałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że cię niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z tobą. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół. Der dritte Brief ist an einen Bruder gerichtet. Trzeci list jest skierowany do brata. Und wir sehen sofort einen Unterschied in der Ansprache eines Bruders vorher einer Schwester. I od razu powinniśmy zauważyć różnicę w zwracaniu się pomiędzy tymi dwoma listami, drugim i trzecim. Wir finden viermal in diesem Brief das Wort Geliebter. Cztery razy w tym liście znajdujemy ten zwrot umiłowany. Das ist sehr auffallend und nicht ohne Bedeutung. To od razu zwraca naszą uwagę i to nie jest bez znaczenia. Ich möchte das zum Anlass nehmen, dass wir uns sehr bewusst in der Kommunikation unter Schwestern und Brüdern vernünftig verhalten. Musimy w komunikacji pomiędzy braćmi i siostrami richtig verhalten. Odpowiednio zachowywać. Wir leben in einer Zeit, wo Kommunikation sehr einfach ist. Żyjemy w czasach, gdzie komunikowanie się, komunikacja jest bardzo łatwa. Technicznie. Aber nicht einfach, sich richtig zu verhalten. Ale niełatwo jest w tym odpowiednio się zachować. Gott möchte nicht, dass Schwestern und Brüder kompliziert sind. Bóg nie chce, aby siostry i bracia byli jacyś skomplikowani. Es soll natürlich sein. To wszystko powinno pozostawać naturalne. Aber es darf auch nicht zu weit gehen. Ale nie powinno to również iść za daleko. Das sollten wir in der Kommunikation sehr berücksichtigen. I na to powinniśmy zwracać uwagę w komunikacji. Wir haben gesehen, w komunikowaniu się. Wir haben gesehen, der zweite Brief zeigt die Liebe flankiert von der Wahrheit. Widzieliśmy w drugim liście, że miłość jest otoczona prawdą. Und jetzt ist der Schwerpunkt etwas umgekehrt. Die Wahrheit muss flankiert sein von Liebe. A teraz widzimy coś na odwrót, czyli prawdę otoczoną miłością. Aber es ist sehr schön zu sehen, dass der Brief zunächst um das Wohlergehen von Gaius bemüht ist. Vers 2. Ich wünsche dir, dass es dir in allem wohl geht.
Czytamy w wierszu drugim, Jan pisze, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło, czyli chcę, aby się dobrze powodziło Gajusowi. Gesundheit ist ein Geschenk. Zdrowie jest podarunkiem. Wofür wir jeden Tag dankbar sein sollen. I za to powinniśmy być każdego dnia wdzięczni. Ein Christ sagt nicht, es ist egal, wie es mir geht, ich habe ja den Herrn, alles ist wunderbar. Chrześcijanin przecież nie mówi, a obojętnie jak mi się powodzi, wszystko jest cudowne. Wenn du heute Nacht Zahnschmerzen bekommst, jeżeli dzisiaj będziesz miał ból zęba, dann kann man nicht mehr schlafen. To nie będziesz mógł spać w nocy. Ist nicht gut. To nie jest dobre. Paulus schreibt an Timotheus. Paweł pisze do Tymoteusza. Bring den Mantel mit. Przynieś mi płaszcz. Warum? Dlaczego? Ihm war kalt im Gefängnis. Było mu zimno w więzieniu. Er schreibt nicht, es ist kalt im Gefängnis, aber ich habe hier den Herrn. On przecież nie pisze, tu jest zimno w tym więzieniu, no ale przecież mam Pana. Und wir wollen sehr dankbar sein, dass wir genug zu essen haben, dass wir ein Haus oder ein Dach über dem Kopf haben und und. Powinniśmy być wdzięcznymi za to, że mamy dosyć jedzenia, że mamy dach nad głową, za to i jeszcze za wiele rzeczy. Es ist nicht selbstverständlich. To nie jest samo przez się zrozumiałe. Und für die Gesundheit wird man meistens erst dankbar, wenn man krank geworden ist. A za zdrowie jest man wdzięczny, jest człowiek wdzięczny zazwyczaj wtedy, kiedy je traci. Aber wir sollten sehr bewusst und dankbar jeden Tag von Gott annehmen. Ale powinniśmy z wdzięcznością każdy dzień odbierać od Pana. Jetzt kommt aber etwas sehr Schönes hinzu. Teraz coś jest dołożone, coś bardzo pięknego. Er spricht jetzt auch in Vers 2 von der Seele. On mówi też o duszy w drugim wierszu. Ich weiß nicht, ob wir den Seelenzustand des anderen gut kennen. Ja nie wiem, czy my znamy stan duszy drugiego tak dobrze. Wir fragen vielleicht, wie geht es dir? Może pytamy, jak tobie się powodzi, jak się masz? Aber wir wollen gar keine Antwort wissen. Ale bardzo często w ogóle nie oczekujemy odpowiedzi. Der andere möchte gerade antworten und wir sind schon weg. Ten zapytany właśnie się zbiera do odpowiedzi, a nas już nie ma. Es ist gut, dass wir wissen oder dankbar sind, dass es uns äußerlich gut geht. My oczywiście powinniśmy się cieszyć, jest to dobre, aby być wdzięcznymi za to, że nam zewnętrznie dobrze się powodzi. Aber es ist wichtiger, dass wir uns gegenseitig auch austauschen können, wie es der Seele geht. Ale jeszcze ważniejsze jest, abyśmy mogli się wzajemnie wymienić naszymi myślami, jak powodzi się twojej i mojej duszy. Ich möchte euch etwas erzählen von Paulus und Johannes. Chciałbym wam coś powiedzieć o Pawle i Janie. Ich habe früher gedacht, Johannes ist ein Bruder, als ich noch ein Kind war. Kiedy byłem jeszcze dzieckiem, to myślałem, że Jan jest bratem. Ich würde zu ihm auf den Schoß gehen. Do którego bardzo chętnie poszedłbym, aby usiąść mu na kolanach. Paulus habe ich immer gedacht, ich muss etwas Abstand halten. A o Pawle myślałem, o, od niego muszę się troszkę trzymać z daleka. Er ist ein Lehrer, er fragt bestimmt sofort etwas und ich weiß es nicht. On jest nauczycielem i na pewno od razu by mnie o coś zapytał, a ja bym nie wiedział. Aber ich muss sagen, das war falsch. Ale muszę wam powiedzieć, że to było błędne. Ich möchte euch eine Stelle zeigen aus der Apostelgeschichte. Chcę wam pokazać jedno miejsce z Dziejów Apostolskich. Kapitel 15. Dzieje Apostolskie, rozdział 15. Warum hat Paulus eine zweite Missionsreise begonnen? Dlaczego Paweł zaczął drugą wyprawę misyjną? Hat er gesagt, in der ersten Missionsreise waren wir so erfolgreich, wir machen noch eine zweite Reise. Czy on powiedział, podczas pierwszej podróży misyjnej odnieśliśmy taki sukces, że musimy jechać drugi raz? Nein. Nie. Sondern in Vers 36 steht am Ende. Nie, ale w wierszu 36, 15 rozdziału
Sie wollten zurückkehren und die Brüder besuchen und sehen, wie es ihnen geht. W wierszu 36 na koniec czytaliśmy, w których we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy Słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Chodzi tutaj o braci, o wierzących. Dass sie später nach Europa gereist sind, war nicht ihre Absicht. To, że oni później trafili do Europy, to wcale nie było ich celem. A die Absicht von Paulus war zu sehen, wie es den Gläubigen geht. Celem Pawła było zobaczyć, jak się powodzi wierzącym. Und wir möchten uns gegenseitig ermuntern. I chcemy się wzajemnie zachęcać. Zu fragen, wie geht es dir? Aby zapytać, jak tobie się powodzi. Vor kurzem habe ich mit einem Ehepaar gesprochen. Nie tak dawno rozmawiałem z jedną parą, z jednym małżeństwem. Ehepaar. Sie waren schon 10 Jahre verheiratet und kinderlos. Byli już 10 lat po zawarciu związku małżeńskiego i nadal nie mieli dzieci. Und sie haben mir gesagt, keiner von den Geschwistern am Ort hat gefragt, wie geht es euch damit? I oni mi powiedzieli, nikt z tutaj miejscowych wierzących nie zapytał, jak nam się z tym powodzi, jak my to znosimy. Und das war sehr traurig für sie. I to było bardzo przykre dla nich. Ich weiß auch, wenn man fragt, wie geht es dir? Ja wiem, że też kiedy pytamy, jak tobie się powodzi, bedeutet vielleicht manchmal auch eine Antwort, nein, ich möchte nicht darüber reden. Możemy też się spodziewać odpowiedzi takiej, ja nie chcę o tym mówić. Nicht jeder möchte über seine Seele reden. Nie każdy chce mówić o swojej duszy. Aber das ist die Verantwortung des anderen. Ale to jest odpowiedzialność tej drugiej osoby. Wir sollen trotzdem gegenseitig uns fragen, wie geht es dir? My mimo wszystko powinniśmy się wzajemnie pytać, jak tobie się powodzi, jak się masz? Nicht nur Interesse am Auto. Nie tylko zainteresowanie autem. Wie viel PS? Ile koni mechanicznych on ma? Sondern wie geht es dem Herzen? Ale jak ma się twoje serce? Nicht fragen, bist du schon Manager oder? Nie pytać, czy już jesteś kierownikiem w pracy? Sondern wie geht es dem Herzen? Ale jak ma się twoje serce? Wie ist die Verbindung zu Gott? Jak ma się twój związek z Bogiem? Ich denke, das sollten wir in unsere Zeit mitnehmen. Myślę, że możemy to wziąć na nasz czas. Johannes wusste, dass es der Seele von Gaius wohl geht. Jan wiedział, że dobrze powodzi się duszy Gaiusa. Weil die Brüder, die bei Gaius zu Besuch waren, davon gesprochen haben. Bo bracia, którzy odwiedzili Gaiusa, o tym powiedzieli. In Vers 3 haben wir jetzt etwas sehr Wichtiges. W wierszu trzecim mamy coś bardzo ważnego. Zwei Punkte, die wir jetzt noch etwas behandeln möchten. Dwa punkty, którymi chcielibyśmy się zająć. Die Brüder haben auch gesagt, dass Gaius an der Wahrheit festgehalten hat und in der Wahrheit wandelt. Vers 2, 3. Zeugnis ablegen von deinem Festhalten an der Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst. U nas jest troszkę inaczej przetłumaczone. Jest, przyszli bracia i złożyli świadectwo, u nas jest o rzetelności twojej, a w niemieckim jest napisane, że trzymasz się prawdy i w prawdzie działasz. Das ist ähnlich, aber nicht gleich. Te dwa wyrażenia są podobne, ale nie takie same. Ich mache es für die Kinder ganz einfach. Chciałbym to uczynić prostym do zrozumienia dla dzieci. Ich halte fest daran, dass Vokabellernen sehr wichtig ist. Ja mocno trwam przy tym, że nauczyć się wyrazów jest bardzo ważne. Jetzt frage ich dich, lernst du auch Vokabeln? A teraz pytam się ciebie, czy uczysz się też tego? Nein. Nie. Seht ihr, festhalten an einer Wahrheit ist nicht genug. Widzicie, tylko trzymać się pewnej prawdy to nie jest wystarczające. Wir müssen es auch praktizieren. My musimy to również praktykować, urzeczywistniać.
Wir können am besten eine Wahrheit festhalten, wenn wir sie praktizieren. Najlepiej możemy trzymać się prawdy wtedy, kiedy ją urzeczywistniamy, kiedy ją praktykujemy. Und wir können jetzt viele Dinge aus dem Wort Gottes nehmen, die wir festhalten können, aber wir müssen mehr tun, wir müssen darin leben. I musimy przy wiele rzeczy ze Słowa Bożego mocno trzymać, trwać w nich, ale jeszcze musimy je praktykować, musimy żyć z nimi. Ich mache ein Beispiel. Jeden przykład. Kennt ihr 1. Timotheus 2? Czy znacie pierwszy list do Tymoteusza 2? Da steht, ich will, dass die Männer an jedem Ort beten. Tam jest napisane, chcę, aby mężczyźni na każdym miejscu się modlili. Halten wir daran fest? Czy trzymamy się tej prawdy? Und warum betest du nicht? I dlaczego mimo wszystko nie modlisz się? Komisch, oder? Czyż to nie jest komiczne? Also, wir brauchen nicht nur das Wort Gottes, um es im Kopf zu erfassen. Czyli nie potrzebujemy Słowa Bożego, aby go tylko pojąć naszą głową. Sondern es muss Auswirkungen haben in unserer Praxis. Ale to musi mieć działanie w naszej praktyce. Die Schwestern steht auch in 1. Timotheus 2. Również w 2. Tymoteusza jest napisane o siostrach. Sollen sich äußerlich gut kleiden, benehmen. Powinny się odpowiednio zewnętrznie ubierać. Ist das wahr? Czy jest to prawdą? So könnten wir Beispiel für Beispiel nehmen. Tak moglibyśmy iść przykład za przykładem. Es reicht nicht aus zu sagen, ja, das stimmt, das Wort Gottes ist richtig. To nie wystarczy, aby powiedzieć, tak, oczywiście, to zgadza się, Słowo Boże jest prawdziwe. Festhalten und darin leben. Trwać i w tym żyć. Sehr schön war in Vers 4, dass auch die Kinder darin wandelten. W wierszu 4 czytamy coś, co było piękne, że również dzieci tak żyły. Hier sind nicht die leiblichen Kinder gemeint. Tutaj nie chodzi o cielesne dzieci, sondern geistliche Kinder. Ale duchowe dzieci. Wir lesen am Ende des Briefes auch noch einen wunderbaren Ausdruck: Freunde. Na koniec tego listu czytamy też inne pojęcie, czy przyjaciele. Während Kinder mehr ein Altersunterschied zwischen dem Diener und den Ergebnissen sieht, ist Freunde mehr auf einer ähnlichen Ebene. Also Unterschied zwischen Diener und Kinder? Ja, meistens ist dann ein großer Altersunterschied. Czyli gdybyśmy chcieli postawić obok siebie dzieci i sług, to widzimy ten najczęściej różnicę wieku, a przyjaciele widzimy, jakby wszyscy byli równi. Jetzt wollen wir kurz erfassen, warum, was das Problem war in diesem Versammlung, wo Gaius war. Chcielibyśmy krótko się zająć tym, jaki był problem w tym zgromadzeniu, o którym tutaj czytamy, gdzie był Gaius. So ist das heute nicht mehr. Dzisiaj już tak nie ma. Früher kamen Brüder und haben verschiedene Orte besucht. Wcześniej przychodzili bracia i odwiedzali wiele miejsc. Und weil es schwierig war zu reisen, i dlatego, że ciężko było podróżować, blieben sie für eine längere Zeit. Pozostawali na danym miejscu na dłuższy okres czasu. Und waren manchmal überhaupt nicht bekannt. I byli mimo wszystko waren nicht bekannt. Nie byli znani czy popularni. Und ich weiß nicht, ob ihr für 3 Wochen jetzt möchtet, dass ich bei euch wohne. Ja nie wiem, czy chcielibyście, żebym ja teraz między wami 3 tygodnie zamieszkał. Und vielleicht gehe ich immer erst um 2 Uhr ins Bett. I szedłem zawsze o 2 godzinie do łóżka. Und ich habe schon eine lange Reise, mein Koffer muss komplett gewaschen werden. I miałem już za sobą długą podróż, całe wszystkie rzeczy z mojej walizki muszą być uprane. Ich esse sehr viel. Ja bardzo dużo jem. Wir müssen es uns so vorstellen. Musimy sobie w ten sposób to wyobrazić. Es waren andere Verhältnisse als heute. To były inne okoliczności niż dzisiaj. Oft waren die Geschwister arm. Bardzo często wierzący byli ubodzy. Kleine Häuser oder Wohnungen. Bardzo małe mieszkania czy domy.
Und hier war es nicht nur ein Bruder, sondern es waren gleich mehrere Brüder. A tu nie tylko jeden brat był w odwiedzinach, ale wielu braci. Vielleicht zwei oder drei oder vier. Może dwóch, trzech lub czterech. Und reisen war gefährlich, deshalb mussten sie zusammen reisen. Podróż była niebezpieczna, dlatego podróżowało się w kilka osób. Und dann gab es noch das Problem, dass Diotrephes. I tam był jeszcze ten problem, że Diotrephes gesagt hat, brauchen wir nicht. Powiedział, my tego nie potrzebujemy. Wir haben hier genug Brüder. My mamy tutaj wystarczająco wielu braci. Besser gesagt, ich bin Diotrephes, das reicht für eine Versammlung. A lepiej, czy prościej powiedzieć, ja tu jestem Diotrephes i to wystarczy temu zgromadzeniu. Und Gaius hat sie aber trotzdem aufgenommen. A Gaius mimo wszystko przyjął ich. Das ist der historische Bezug. To jest ten historyczne odniesienie. Vielleicht können wir jetzt sagen, ja gut, für heute uninteressant, wir haben gar nicht das Problem. Można by powiedzieć, może, no dobrze, ale na dzień dzisiejszy nie mamy takiego problemu, to nas nie dotyczy. Aber wir möchten doch fragen, ale mimo wszystko chcielibyśmy zadać pytanie. Welche Aufgabe hast du hier am Ort? Jakie zadanie masz ty tutaj na miejscu? Keine Aufgabe. Żadne? Komisch. Dziwne. Jeder hat doch eine Aufgabe, oder? Przecież każdy ma jakieś zadanie, czyż nie? Und es ist sehr wichtig, dass wir alle unsere Aufgaben erfüllen. I to jest ważne, aby wypełniać wszystkie zadania, które mamy do wypełnienia. Wir wollen doch alle gerne Mitarbeiter Vers 8 der Wahrheit werden. Przecież wszyscy chcemy być współpracownikami wiary. Mitarbeiter der Wahrheit werden. U nas jest napisane, aby przyczynić się do rozpowszechniania prawdy, a w niemieckim tłumaczeniu jest napisane, abyśmy wszyscy byli współpracownikami prawdy. Und das bedeutet nicht nur der Bruder, der einen Vortrag hält, ist Mitarbeiter der Wahrheit. I to nie chodzi o to, że tylko ten brat, który przemawia, czy ma jakiś wykład, jest współpracownikiem prawdy. Sondern alle Aufgaben, damit Geschwister sich versammeln können, sind wichtig. Ale wszystkie zadania, kiedy wierzący się wspólnie zgromadzają, są ważne. Gaius war in der Gefahr, dass er sagt, wenn das nächste Mal Brüder kommen, bei mir ist die Tür geschlossen. Gaius był w takim niebezpieczeństwie, że mógł powiedzieć, następny raz jak bracia przyjadą, to u mnie drzwi są zamknięte. Hast du das auch schon mal gesagt? Czy już też tak powiedziałeś kiedyś? Ich habe jetzt schon 30 Jahre die und die Aufgabe gemacht. Ich mache nicht mehr. Schluss. 30 lat robiłem to i czy owo i już teraz nie robię. Dziękuję. Das ist keine gute Einstellung. To nie jest dobre nastawienie. Es bedeutet nicht, dass wir mit 90 Jahren noch für die Kinder Sonntagsschule machen. To nie chodzi o to, żebyśmy jeszcze w wieku 90 lat zajmowali się szkółką niedzielną. Es ist gut, wenn Jüngere in die Arbeit eintreten. To jest dobrze, kiedy młodzi też wchodzą w tą służbę. Aber wir wollen doch uns gegenseitig ermuntern, Aufgaben für den Herrn Jesus zu tun. Ale chcielibyśmy się wzajemnie zachęcać, aby dla Pana Jezusa podejmować się różnych działań. Und wir suchen nicht den Beifall der Geschwister. Beifall klatschen. Nie oczekujmy aplauzu od wierzących, od współwierzących. Sondern die Zustimmung des Herrn. Ale to potwierdzenie albo potwierdzenie od Pana. Für wen arbeiten wir? Dla którego pracujemy? Sind wir in Augendienerei tätig vor den Menschen oder vor Gott? Jesteśmy tymi sługami przed ludźmi czy przed Bogiem? Das ist etwas, was uns hier beschäftigt. I to jest coś, co nas tutaj zajmuje. Ein Wort ist noch wichtig zu hervorzuheben. Wir nun sind schuldig, Vers 8.
W wierszu 8 czytamy, my więc powinniśmy takich gościnnie przyjmować. Powinniśmy, jest to powinność. Wir haben eine wunderbare große Gnade erlebt, dass unsere Sünden vergeben sind. My przeżyliśmy pewną cudownie wielką rzecz, że nasze grzechy są przebaczone. Und Römer 13 sagt, i Rzymian 13 rozdział mówi, seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Römer 13, Vers 8. Rzymian 13, Vers 8. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Also versuchen wir eine Aufgabe zu erkennen unter den Geschwistern. Czyli próbujemy rozpoznać, jakie zadanie mam wśród wierzących. Und lassen wir uns nicht von Kritik oder Schwierigkeiten aufhalten. Czynić to i nie chciejmy z powodu jakiejś krytyki się przed tym powstrzymywać. Natürlich können wir manchmal auch positive Kritik annehmen. Oczywiście powinniśmy też pozytywną krytykę odbierać. Aber wollen wir dem Herrn dienen? Ale chciejmy służyć Panu. Und nicht den Menschen. A nie ludziom. In Vers 6 haben wir noch ein wunderbares Detail. W wierszu 6 mamy jeszcze pewien piękny detal. Die Brüder haben von der Liebe Zeugnis abgelegt vor der Versammlung. Bracia złożyli przed zgromadzeniem świadectwo o miłości. Vielleicht sind wir es nicht so gewohnt, dass wir auch einmal einen Bericht geben über die Arbeit. Może nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żebyśmy zdawali jakiś raport z pewnej pracy. Aber es ist doch gut, wenn wir auch konkret beten können für die Bedürfnisse oder die Geschehnisse, was überall passiert. Ale jest również ważne, abyśmy mogli konkretnie modlić się na przykład za potrzebami. Und hier ist das passiert. To właśnie tutaj się dzieje. Ab Vers 9 haben wir dann od wiersza 9 mamy tutaj ein ernstes Problem. Pewien poważny problem. Johannes hatte etwas an die Versammlung geschrieben. Jan napisał coś do zgromadzenia. Aber Diotrephes, ale Diotrephes hat den Brief verschwinden lassen. Nie uznał tego listu. Es gibt ein großes Problem immer wieder neu. Jest ciągle na nowo powstaje pewien problem. Das ist Klerikalismus. To jest pewien klerykalizm. Und wir können vielleicht oder meinen vielleicht, das haben wir nicht. I my możemy powiedzieć, między nami to nie występuje. Aber wir müssen aufpassen. Ale musimy uważać. Auch in jedem von uns ist der Wunsch, erster zu sein. W każdym z nas jest to pragnienie, aby być pierwszym. Wie war das bei den Jüngern? Jak to było wśród uczniów? Wir schlagen einmal zwei Stellen auf. Otworzymy dwa miejsca. Ich muss sie gerade suchen. Ich bleibe im Lukas-Evangelium. Das Evangelium Łukasza. Lukas 9. Łukasz 9 rozdział. Vers 46. Wiersz 46. Przyszło im też na myśl, kto by z nich był największy. Łukasza 9:46. Sie haben eine Überlegung gehabt. Oni zastanawiali się. Aber das ist nicht das Ende. Ale to jeszcze nie koniec. Lukas 22. Łukasza 22 rozdział. Kurz vor dem Tod des Herrn Jesus. Krótko przed śmiercią Pana Jezusa. Vers 24. Wiersz 24.
Łukasza 22-24. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. Vielleicht ist bei euch noch kein Streit. Może między wami nie ma jakiejś kłótni. Wer der größte oder erste ist. Kto jest największy lub pierwszy. Aber Gott kennt unser Herz. Ale Bóg zna nasze serca. Ob wir schon mal überlegt haben? Czy już kiedyś zastanawialiśmy się nad tym? Aber das ist sehr gefährlich. Ale to jest bardzo niebezpieczne. Es gibt zwei Extreme. Są dwa ekstrema. Klerykalizmus. Klerykalizm. Oder Demokratie. Albo demokracja. Beides ist falsch. I obydwie są błędne. Obydwa ekstrema są błędne. Eine Stimme, die geistlich ist, jeden głos, który jest duchowy, ist wichtiger als 10.000 fleischliche Stimmen. Jest ważniejszy niż 10 tysięcy cielesnych głosów. Aber wer ist geistlich? Ale kto jest duchowy? Seht ihr, so einfach ist das gar nicht. Widzicie, to nie jest takie proste. Einfacher ist, einer macht alles und die anderen schlafen. Łatwiejsze jest, kiedy jeden robi wszystko, a cała reszta śpi. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ale to nie jest prawda. Und wir wollen uns bemühen, darüber nachzudenken. Chcemy zadać sobie trudu, aby nad tym się zastanawiać. Und es ist eben nicht gut, wenn eine Person zu viele Aufgaben hat. I to nie jest dobre, kiedy jedna osoba ma zbyt dużo zadań. Oftmals sind daran beide Parteien schuldig. Bardzo często dwie strony są winne takiemu stanowi. Viele sind gemütlich oder faul und bequem und sagen, ich brauche ich nicht, kann ein anderer machen. Wielu podchodzi z takim nastawieniem, no jest to bardzo komfortowe, jest to dobre, po prostu ktoś inny może to zrobić. Kann der andere machen. Może inny się tym zająć. Aber die andere Seite ist, ob ich vielleicht auch gerne alles für mich an mich reiße. Ale drugą stroną jest, czy ja rzeczywiście wszystko chętnie na siebie biorę, ja wszystko do siebie. Und so wollen wir diesen ernsten Umstand auf unsere Herzen legen. I chcemy tą poważną okoliczność wziąć do naszych serc. Wir lesen noch aus Matthäus 23. Przeczytamy jeszcze z Mateusza 23. Vers 8 bis 12. Wiersz 8 do 12. Mateusz 23, wiersze 8 do 12. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jeden jest tylko nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy spośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Der Jesus möchte uns dabei helfen. Pan Jezus chce nam przy tym pomóc. Dass wir uns einsetzen. Also Einsatz zeigen, aber dass wir nicht dabei denken, ich bin wichtig. Abyśmy chcieli się angażować, ale abyśmy przy tym unikali myślenia, ja chcę być ważny. Johannes spricht sehr stark in Vers 10 gegen Diotrephes. Jan mówi, czy zwraca się w dosyć mocny sposób w wierszu 10 przeciwko Diotrephesowi. Und es ist ein typisches Verhalten eines Menschen. I to jest takie typowe zachowanie człowieka. Wenn er nichts findet, an was die Person falsch macht. Kiedy nie zauważa się, jeżeli czegoś, co byłoby błędne w zachowaniu pewnej osoby, dann greift man die Person selbst an. To wtedy zwraca się i atakuje się osobę tak personalnie, czyli zwraca się na osobę. Hier steht, er schwatzt mit bösen Worten gegen uns. Tutaj jest napisane, że zwraca się złośliwymi słowy. Und wir müssen sehr aufpassen, wenn wir etwas hören, ob es wahr ist. I musimy bardzo uważać, jeżeli coś słyszymy, czy to jest prawdą.
Sonst kann es sehr schnell sein, dass wir etwas Falsches über eine Person verbreiten. Inaczej, gdybyśmy robili inaczej, to może się zdarzyć, że będziemy rozpowszechniać coś, co nie jest prawdą o drugiej osobie. Paulus spricht davon in 2. Korinther 6. Paweł mówi o tym w 2. Koryntian 6 rozdział. 2. Korinther 6, Vers 8. 2. Koryntian 6, Wiersz 8. Böses Gerücht und gutes Gerücht. Przez zniesławienie i dobrą sławę, czy tą złą sławę i dobrą sławę. Leider ist oft böses Gerücht unser Thema. Bardzo często ta negatywna, ta zła sława jest naszym tematem. Wollen wir uns nicht daran beteiligen, schlecht über andere zu reden. Nie chcemy brać udziału w tym, aby źle mówić o innych. Und wir sehen am Ende von Vers 10, was ich schon gesagt habe. Na koniec wiersza 10 czytamy o czym już mówiliśmy. Er hat sogar die Brüder, die zu Besuch waren, aus der Versammlung gestoßen. Das meint, er wollte nicht, dass sie dort dienen. On posunął się do tego tak daleko, że on usunął tych braci, nie chciał, aby oni tam służyli. Vers 11 ist jetzt sehr wichtig. Wiersz 11 jest teraz bardzo ważny. Ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Böses ist ansteckend. Złe, złym można się zarazić. Ich denke an euch Kinder in der Schule. Myślę o was, dzieci w szkole. Die Lehrerin oder der Lehrer muss kurz zum Direktor gehen. Kiedy nauczyciel lub nauczycielka musi krótko coś załatwić u dyrektora. Und der, sie sagt, alle bleiben auf dem Platz sitzen. I ona przed wyjściem mówi, wszyscy pozostają na swoich miejscach i siedzą. Bis ich wieder zurück bin. Aż ja przyjdę znowu. 5 Minuten. 5 minut. A, 4 Minuten. Nie, 4 minuty. 3 Minuten. 3 minuty. Oder wie lange dauert es, bis der erste anfängt und aufsteht? Ile trwa zanim pierwsza osoba rozpocznie i wstanie jako pierwsza? Und was passiert? I co się wtedy dzieje? Der zweite steht auf, der dritte steht auf, der vierte steht auf, der fünfte steht auf, am Ende läuft die ganze Klasse. Drugi wstaje, trzeci wstaje, czwarty wstaje, a na koniec już cała klasa chodzi. Und dann kommt die Lehrerin zurück. I przychodzi nauczycielka z powrotem. Und was sagen sie? I co oni jej mówią? Der hat angefangen. On zaczął, on był pierwszy. Aha. Ahmt nicht das Böse nach. Nie naśladuj tego, co złe. Sondern das Gute. Ale to, co dobre. Und das ist jetzt nicht in der Schule unser Thema. I to nie jest temat, którym się zajmujemy, nie dotyczy szkoły. Sondern für uns als Geschwister. Ale dla nas, jako dla braci i sióstr. Ja, der hat auch böse über mich gesprochen, also spreche ich auch böse über ihn. No tak, on kiedyś powiedział jakąś złą rzecz o mnie, to ja powiem o nim. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oko za oko, ząb za ząb. Sind wir unter Gesetz? Czy jesteśmy pod zakonem? Und dann noch negativ? Also negativ. Im Bösen. Tylko negatywnie do złego? Nein, wir wollen uns ermuntern, das Gute zu nachzuahmen. Nie, chcemy się zachęcać, aby naśladować to, co dobre. In Vers 11b haben wir dann einen typischen Satz von Johannes. W wierszu 11, druga część, mamy taki typowy zwrot dla Jana. Wir könnten lesen. Moglibyśmy przeczytać. Der Gutes Tuende ist aus Gott geboren. Ten, kto czyni dobrze, ten dobrze czyniący jest narodzony z Boga. Hier ist gemeint, was die Person charakterisiert. Tu ma na myśli to, co tą osobę charakteryzuje. So wie der Böses Tuende. Tak samo jak ten, który czyni zło, ten źle czyniący, zło czyniący. Hat Gott nicht gesehen. Nie widział Boga. Wir könnten sagen, hat Gott nicht glaubend gesehen. Można by powiedzieć, er hat nicht an ihn geglaubt. Nie uwierzył w Boga. Z wiarą go nie oglądał.
Der böse Knecht sagt, ich kannte dich, dass du ein harter Herr bist. Ten zły sługa mówi, znam ciebie, że jesteś tym twardym panem. Und deswegen habe ich das Pfund oder Talent vergraben. I dlatego ten talent zakopałem. Er hat Gott nicht gesehen. On Boga nie widział. Sonst hätte er glaubt, an ihn geglaubt und das Gute getan. Bo gdyby widział, to by w niego uwierzył i uczynił to, co dobre. Also hier ist nicht gemeint, dass ein Gläubiger auch einmal sündigen kann. Tutaj nie chodzi o to, że i wierzący może grzeszyć. Sondern was charakteristisch ist für einen Gläubigen. Ale co jest charakterystyczne dla wierzącego? Johannes sagt zum Beispiel in 1. Johannes 3. Jan pisze w pierwszym liście Jana 3 rozdział. Vers 9. W wierszu 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, ist kein Sündetuender. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, czy też nie jest tym czyniącym grzechu. Wir haben hier noch einen Unterschied. Mamy tutaj jeszcze jedną różnicę. Hier steht erst, wer Gutes tut, ist aus Gott. Czytamy, ten, kto czyni dobrze, jest z Boga. Logisch wäre jetzt. Teraz byłoby logiczne. Wer Böses tut, ist nicht aus Gott. Gdyby tutaj było napisane, a kto czyni źle, nie jest z Boga. Aber es geht noch weiter, hat Gott nicht gesehen. Ale tutaj idzie to jeszcze dalej, Boga nie widział. Weil wenn er Gott gesehen hätte, würde er Gutes tun. Bo gdyby zobaczył Boga, to czyniłby dobrze. Vers 12. Wiersz 12. Zeigt jetzt, dass dieser Brief auch ein Empfehlungsbrief ist. Pokazuje, że ten list jest również listem polecającym. Welches ist der längste Empfehlungsbrief? Jaki list jest, list polecający jest najdłuższym listem polecającym? Römerbrief. List do Rzymian. Da steht am Ende, ich empfehle euch Phoebe. Tam na koniec jest napisane, polecam wam Febę. Ich möchte nicht viel sagen über Empfehlungsbriefe. Nie chcę dużo mówić na temat listów polecających. Wir können heute nicht mehr inspiriert Wort Gottes schreiben. My nie możemy dzisiaj pisać inspirowanego Słowa Bożego. Aber ein Empfehlungsbrief sollte nicht ein vorgefertigtes Standardschreiben sein. Ale list polecający nie powinien być jakąś standardową formułą, którą zawsze powielamy. Sondern auch ein wenig Individualität haben. Ale powinien być troszkę zindywidualizowany. Ich weiß, ich schreibe leider für Dortmund viele Empfehlungsschreiben. Niestety ja piszę dużo listów dla wierzących z Dortmundu. Und manchmal bekomme ich einen Anruf kurz vor der Abfahrt zu der Zusammenkunft. I czasem się tak zdarza, że bardzo krótko przed odjazdem tego wierzącego czy wierzącej osoby dostaję telefon. Und dann ist es kompliziert, individuell zu schreiben. I wtedy, kiedy jest presja czasu, ciężko jest napisać taki indywidualny, taki personalny list polecający. Wir machen keinen Formalismus. My nie chcemy to robić tak formalnie, ulec formalizmowi. Aber wir wollen auch nicht gesetzlich sein und ein Standardschreiben haben. Ale też nie chcemy ulec jakiemuś zakonowi i po prostu mieć jakąś standardową formułkę. Demetrius bekommt ein dreifaches Zeugnis. Demetriusz otrzymuje potrójne świadectwo. Erstens von allen. Po pierwsze, od wszystkich. Zweitens von der Wahrheit selbst. Po drugie, od samej prawdy. Und auch drittens von den Aposteln. I po trzecie, od apostołów. Wie kann man von der Wahrheit Zeugnis bekommen? Jak można otrzymać świadectwo od prawdy? Es ist sehr interessant zu sehen, dass in der Bibel oft eine Sache personifiziert wird. Jest interesujące widzieć, że w Biblii niektóre rzeczy są spersonifikowane. Es ist sehr viele Sachen, zum Beispiel die Liebe in 1. Korinther 13. Czyli na przykład miłość w 1. Korinthian 13. Oder der Tod, 1. Korinther 15. Albo śmierć, 1. Korinthian 15. Hier die Wahrheit. Tutaj prawda. Auch in Vers 8 schon, Mitarbeiter der Wahrheit.
czy na przykład w wierszu 8 mówiliśmy o tym, ci współpracownicy prawdy. Wie kann die Wahrheit Zeugnis geben? Jak może prawda dać świadectwo? Das ist ganz einfach. To jest bardzo proste. Die Wahrheit ist wie die Musterlösung. Prawda jest pewnym wzorem. Muster? Musterlösung. Also wenn ich eine Aufgabe habe und es gibt ein Zettel, wo drauf steht, das ist die Lösung. Czyli to jest pewien wzór, który zawiera wszystkie poprawne odpowiedzi. Jest to tabela ze wszystkimi poprawnymi odpowiedziami. Ich weiß nicht, wie hoch der Raum ist. Ja nie wiem, jak wysokie jest to pomieszczenie. Sagen wir 2 Meter. Powiedzmy 2 metry. Wie kann ich jetzt davon Wahrheit bekommen? Jak mogę od tego Wie kann ich das bewahrheiten? A jak mógłbym to uprawdopodobnić czy przedstawić jako prawdę? Ich nehme einen Zollstock. Biorę metr, miarę. Und dann sieht man an dem Zollstock, es ist wahr, 2 Meter. Przykładając tą miarę, mogę powiedzieć, to jest prawda, 2 metry. Und Demetrius war ein guter Mann. I Demetriusz był dobrym człowiekiem. Man konnte das Wort Gottes an Demetrius sozusagen legen und es passte überein. Można było przyłożyć do Demetriusza Słowo Boże i wszystko pasowało. Könnte man das auch von uns sagen? Czy można to samo powiedzieć o nas? In der Bibel steht das und das. Ah, ich mache das auch. W Słowie Bożym jest napisane to i to, tak? Ja też to czynię. Und damit konnten natürlich auch Johannes und die anderen das auch bestätigen. Oczywiście i inni mogli to potwierdzić. Vers 13 und 14 haben wir schon aus dem zweiten Brief vor uns gehabt. Wiersz 13 i 14 mieliśmy już w drugim liście. Kommen wir zum Schluss. Przechodzimy do końca. Friede sei dir, sagt er. Pokój. U nas jest pokój z tobą, w niemieckim jest pokój tobie. Aber was mich noch bewegt ist, es grüßen dich die Freunde. A co mnie porusza, jest napisane, pozdrawiają cię przyjaciele. Bist du ein Freund Gottes? Czy jesteś przyjacielem Bożym? Abraham war ein Freund Gottes. Abraham był przyjacielem Boga. Und der Jesus sagt in Johannes 15. I Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana 15. Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ewangelia Jana 15, 14 wiersz. Pan Jezus mówi, jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Und am Ende von Vers 15, i na koniec 15 wiersza. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od ojca mojego, oznajmiłem wam. Freunde im Sinn des Wort Gottes tun, was Gottes Wort sagt. Przyjaciele w świetle Słowa Bożego czynią wszystko, co Słowo Boże mówi. Und Freunden kann man alles mitteilen, wie der Jesus alles von dem Vater gesagt hat. Kann man alles erzählen. Wśród przyjaciół można wszystko omówić, o wszystkim opowiedzieć, tak jak Pan Jezus to uczynił. Kann Johannes uns Freunde nennen? Czy Jan może nas nazwać przyjaciółmi? Es gibt noch einen wunderbaren Vers in Sprüche 17. Jest pewien cudowny wiersz przy Powieściach, 17 rozdział. Ein Freund liebt zu aller Zeit und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Sprüche 17, Vers 17, glaube ich. Przypowieści Salomona, 17 rozdział, 17 wiersz. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. Möchte der Jesus uns helfen? Aby Pan Jezus nam pomógł, dass wir wirklich diese einfachen Dinge
żebyśmy te proste rzeczy in unserem Leben verwirklichen, urzeczywistniali w naszym życiu. Das ehrt Gott, das ist zur Ehre Gottes, aby to było ku chwale Boga, aber es hilft auch im Miteinander unter den Geschwistern. Ale to pomaga również nam wśród wierzących. Lieben, aber in Wahrheit. Miłować, ale w prawdzie. Wahrheit, prawda, aber in Liebe. Ale w miłości. Der Jesus möchte uns dabei helfen. Aby nam Pan Jezus w tym pomógł.
Oh.